Współproducentem dzisiejszego odcinka jest Candy. W 55. odcinku podcastu, no nie gadaj, witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, irbę, oczywiście zapnijcie pasy i jedziemy. Mam nadzieję, że jeszcze nie wszyscy z naszych słuchaczek i słuchaczy wymarli ze, z powodu panującego smogu i w ogóle masakry jakiejś, która się obecnie dzieje. Mam nadzieję, że jeszcze żyjecie i jakoś się trzymacie. A ciebie zapytam, co tam, co tam słychać? Co tam? Jak tam? W, w nowym z... roku witamy, bo to jest pierwszy odcinek w nowym roku. Jak tam? Postanowienia tak, no to, już, to już jest, to, to już jest ten moment, moment w roku, w którym już się pamięta, wpisując gdziekolwiek w doku, dokumentach wszelkich, że jest 2023, nie 2022, już to nie tak, musisz już tak. korektorem poprawiać. Co się ciekawego wydarzyło? No, przede wszystkim Fernando Santos. A, Santos, niektórzy tam to nie Felipe, Santos. A, Felipe. No tak. <laughs> Co w ogóle ja, jak... uwielbiam, uwielbiam te. To znaczy, czy, czy to jest mem? Samo to zdjęcie, chyba właśnie, z, z, z Mistrzostw Świata. Prezesa kulesze, który jest w taki, takiej kuszuli rozpiętej, wiesz, od góry chyba z dwa guziki, okulary przeciwsłoneczne, nie? I takiego bossa wygląda totalnego, ale takiego bossa z dyskoteki z lat 90. bardziej. No ale... I, I to pasuje właśnie do tego Felipe. Nie? Zagraj mi tam coś Felipe, jakieś. Coś fajnego, coś, ale co... coś jakiejś blondynce, Aleksandrze. Jak ten, jak, jak oceniasz ten, ten wybór? Lepiej niż próbiasz? Bo, chociaż podobały mi się te wszystkie przeróbki typu wiesz, że kto... Bo on jest Michał, nie? Michał Probierz. Tak, tak, tak. Jakiś tam Michaelo Probierzo, czy coś skądś tam, albo nie wiem... Wiesz, wszystkie nacje, które jakby Michał Probierz tak tylko wymieniony jako nazwisko jakby z różnych nacji tak jakby, jeżeli to był no, trener z Niemiec tak czy nie, no, no, ja do ostatniego momentu tak naprawdę czułem, tak. że mimo wszystko będzie to Michał Probierz, ale no zaskoczenie szczerze mówiąc zaskoczenie z, z mojej perspektywy nie wierzyłem w to, że prezes Kulesza jakby mentalnie jest w stanie pójść w tę stronę i chyba to jest dobry wybór, no nie wiem jak te, jak, jakie jest twoje zdanie, ale, ale no z tych nazwisk, które były gdzieś tam na giełdzie, to, no to wydaje jest jedno z mi się, że to tak? jest jedno z mocniejszych. No bo wiadomo, że jeżeli chodzi o polskiego kibica, to polski kibic był właśnie jakiegoś Zidana, czy Guardiola, czy, czy kogoś takiego, ale nikt taki nie pójdzie do, do reprezentacji w ogóle jakiejkolwiek na ten moment. Ale Santos szed... dla takiego nawet myślę w miarę niedzielnego kibica piłki nożnej, to i tak jest nazwisko, znaczy, które. To jest, to jest kojarzy, duże nazwisko, nie? tak. Jeżeli chodzi o jakąś tam zagraniczną prasę, to na pewno gdzieś ten punkt tak, w jakichś tam gazetach był odznaczony o tym, że właśnie Fernando. Felipe. <laughs> Felipe. Będziemy mówić na niego Felipe. Felipe Santos. Felipe Santos. Został trenerem polskiej reprezentacji i myślę, że jeżeli byłby to, Michał, probierz, to nigdzie by się to nie znalazło. Co najwyżej wiesz, ten, ta część na tyle strony jakiejś gazety, gdzieś są dowcipy czasami, no to być może tylko tam by się znalazło. No bo wydaje mi się, że teraz wybranie polskiego trenera to by się wiązało ze zjechaniem tego prezesa strasznym od góry do dołu, że już trochę, trochę na tych polskich trenerach się przejechaliśmy i chyba wszyscy chcieli. Czegoś nowego? To znaczy z drugiej strony ja też nie, nie uważam, żeby najistotniejszą cechą trenera było to, czy urodził się nad Wisłą, czy urodził się, nie wiem, gdzieś tam nad, nad jakimś egzotycznym morzem czy cokolwiek, tak? To znaczy Trener i se, zwłaszcza selekcjoner powinien być po prostu fachowcem w swojej no, dziedziny. No tak, tak? Dlatego, dlatego ciężko porównać takiego trenera, który trenował, wiesz, Benfica, Porto, reprezentację Grecji, reprezentację Portugalii z Michałem Probierzem, który gdzieś tam Krakowie czy Jagielonie prowadził. No ale nie? na giełdzie nazwisk przez pewien czas nawet był Henryk Kasperczak, więc. No tak. Henryk, <laughs> więc... Kasperczak, Henryk Kasperczak powinien objąć reprezentację Polski. Wtedy, kiedy cała. Jakby cała rzesza Polaków, tak? Prawie wszyscy Polacy chcieli Franciszka smudę i dostali Franciszka smudę. To wtedy był odpowiedni moment, żeby wybrać Henryka Kasperczaka. Tak. Wtedy był no najlepszy tak. moment na nie to. Wiem, teraz czy w ogóle też... Henryk Kasperczak by się podjął tego, bo znaczy ja nie wiem. Ja nie wiem, co on robi teraz też, w ogóle. Też nie wiem, też nie wiem. Może jest w szczycie formy, ale no. Ale, ale, ale no... To jest ciężka praca, więc myślę, że mogłoby, być, mogłoby to być problematyczne dla osoby w takim wieku, ale może, może no nie nie, nie no, to, takie to, rzeczy. To, się to, to, nasz trener też teraz nie jest młodzieniaszkiem. No, zdecydowanie, nie. Zdecydowanie. nie jest ale no wyszło jak wyszło, moim zdaniem dobrze, ale z drugiej strony po owocach ich poznacie. Tak, tak. I może się okazać, że te oczekiwania będą na tyle, bo będą. No, trzeba, trzeba przyznać, że oczekiwania będą gigantyczne, nie? Że o ile gdyby tym trenerem został Michał Probierz, to ten balonik by pękł. No. A tutaj został tylko jeszcze bardziej nadmuchany, nie? Więc no zobaczymy. Zobaczymy, to no, nie ma żadnej magicznej różdżki, którą jest w stanie zamienić, nie wiem, Krychowiaka w jaką w jakiegoś no, nie wiadomo ale... jakiego piłkarza środka no, ale... pola. No ale oczekiwania będą, no, oczekiwania będą. Oczekiwania będą. No zobaczymy co z tego, co z tego wyniknie. No, nie ma ciężkiej grupy, przynajmniej w tej, w tych eliminacjach. No nie, raczej nie zacznie od jakiegoś serii euro wpierdolonych, no. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co jeszcze? A w ogóle zapomnieliśmy podziękować. Dostaliśmy od jednego z naszych stałych słuchaczy, dostaliśmy paczkę z prezentami z różnymi książkami, cennymi grami i w ogóle fajnymi rzeczami. Za co bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. To jest. Było, było bardzo, bardzo miłe odebrać tak, tak fajny prezent. To, to z takich rzeczy jeszcze świątecznych. Około świątecznych, około świątecznych. a co dalej? Co się jeszcze ciekawego wydarzyło ostatnio? Last of Us oglądałeś, czy nie? Właśnie nie. To znaczy, dla mnie też nie do końca. Czy znam Last of Us tak z opowiadań i, i z jakichś tam fragmentów gameplay'u, które oglądałem, ale, ale nie jest to dla mnie, wiesz, nie mam jakichś takich emocji z tym związanych, no bo niestety jestem Xboxiarzem. No ale więc... da, dlatego jest mega ciekawe, co. Jaki jest odbiór osób, które. Które w grę nie grało, tak? No bo jeżeli ja gdzieś tam mam gdzieś z tyłu głowy, podświadome emocje związane z grom, no to jakby też wiadomo, inaczej podchodzę do, do serialu, niż ktoś wchodzi na świeżo do tego świata, nie? No, moja siostra już zdążyła mnie z 15 razy oszkalować, że jeszcze nie oglądałem, ale póki co tam jest chyba dwa czy trzy odcinki, tak? Teraz Więc... wyszedł trzeci, zdążyłem przed wyjściem obejrzeć Aha. połowę. Zastanawiam się, jak dużo, jak wiele osób zrezygnuje teraz z oglądania, bo była dosyć długa scena gejowska w tym w trzecim odcinku. Myślisz, że to tak. My, myślę, że skutecznie. Wiesz, od... nie, nie, wiesz co? Na, oczywiście, że, że nie, że nie powinno, ale, <grym> ale dużo osób oglądających ten serial to będą gracze, którzy często mają takie. Powiedzmy, wiesz, bardzo konserwaty... skrajne poglądy. Konserwatywne. Tak. Konserwatywne poglądy pod tym kątem, że rzeczywiście może się. No, Chłopak, wie... dziewczyna, normalna. Yy, wiesz, yy, jesteś w stanie to jakoś połączyć z jakimś, nie wiem, wykopem czasami, czy coś mhm. jakimiś takimi rzeczami, które. Ale czarnych no. elfów nie ma. Nie ma czarnych elfów, bo <laughs> ogólnie serial jest. No, przefantastyczny na razie. Przy, przynajmniej pierwszy odcinek na przy... był super. W ogóle po pierwszym odcinku byłem zakochany. Drugi odcinek też był mega dobry. Trzeci odcinek mówię, no obejrzałem dopiero tak naprawdę jedną trzecią, więc nie jestem do końca w stanie się w stanie się odnieść, bo też w tej pierwszej części sama część związana z, 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 z głównymi bohaterami, tak? Z Eli, z Joem, to. To była tak naprawdę pominięta, tylko hmm. były retrospekcje, więc, więc ciężko się do tego odnieść dokładnie, ale spodziewa się, że będzie okej. Okay. No, wiesz, same nazwiska tam grają, nie? No bo jednak cały czas ten serial produkuje również gościu, który zajmował się samą grą. No, no czasami tego, wychodzi to na dobre, czasami na złe. Nie? Najczęściej wychodzi, wiesz, wydaje mi się, że pewnie by wyszło to na złe, jeżeli by sam był jakby, wiesz, osobą, która teraz mhm. załatwia wszystko od początku do końca. A on tam współpracuje z gościem od Czarnobyla, więc, mhm. więc no, wydaje mi się, no. że to jest takie idealne połączenie, nie? Tak że jak... ci znają świat gier i są w stanie to przenieść. Mhm. Tak, że jakby połączenie, połączenie wiedzy serialowej i połączenie wiedzy właśnie tej związanej z grami, z tym budowaniem świata w grze, mm -hmm. wydaje mi się, że może wyjść, wyjść bardzo dobrze i przynajmniej na razie wychodzi bardzo dobrze. No tak słyszałem. słyszałem. bo jeżeli ja chodzi... Uwielbiam Pedro Pascala, więc yy, i ta aktorka, która z nim gra, to która gra w, grze, w grze, grze o tron i nawet widziałem ją na żywo, jak byłem na Warsaw Comic Conie, bo była jeszcze z, 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 za czasów, jak była... No, aktorką z gry o Tron, taką mhm. trzecioplanową, praktycznie. To była na. Ale też tam była, była, była bardzo wyrazistą postacią wtedy. No był. tak i spektakularnie. No. Jakby zakończył się jej wątek, więc, więc tak, była wyrazistą postacią, i właśnie była gościnią na Warsaw Comic Conie, i bardzo, bardzo sympatyczną osobą, na tyle, na ile miałem z nią kontakt, wymieniając tam dwa zdania, ale taka bardzo bardzo sympatyczna. No, wtedy. No, znaczy, no ona wtedy miała Lac? No. 15. Czy bardzo rzadko Taka w ogóle bardzo... wychodzi tak, że z kimś zamieniasz dwa zdania i on od razu jest niesympatyczny? Wiesz co, wiem, że z niektórymi gośćmi na przykład na komikonie, niektórzy mieli takie mieszane uczucia, nie? że znaczy, albo byli po prostu zmęczeni, jakby wiesz, no gdzieś tam przyjechali z daleka i i, i nie wiem, i pozowali całe tam godzinami do zdjęć i, i, i dawali autografy i tak dalej. No ale rozumiem, że to może być męczące. I, I no nie do końca przyjemne, ale. Znaczy, po, bycie w tłumie czasami jest męczące samo w sobie. Tak, tak, tak. Już nie no. chodzi o to, że jesteś na świeczniku. No chociaż oni akurat z racji zawodu, no to raczej są przyzwyczajeni do tego. No tak, no. Ale tak, bo, pamiętam, że i, wywi i wywiady, jakich udziela, bo tam też na komikonie zawsze są takie panele z gwiazdami, hmm. że, że można posłuchać, jak tam oni ze sobą rozmawiają. Znaczy, ze sobą rozmawiają, jak, jak udzielają wywiadów, to, to, to bardzo bardzo sympatyczna osoba i takie pozytywne, pozytywne jakieś wrażenie na mnie zrobiła bardzo. Ja jeśli chodzi o oglądanie rzeczy na na streamingach, to obejrzałem na Netflixie reality show Love Never Lies. Okej. Okay. I no znaczy, masz dużo wolnego czasu. Ale wiesz co? Z tego to, znaczy, wynika. to jest coś takiego, że możesz sobie robić jakieś. Znaczy, ja, ja oglądałem jeden z sezonów Hotelu Paradise, więc ja się totalnie nie boję rzucać No właśnie nie, ani żadnego Love Island nie oglądałem, ani hotelu Paradise nie oglądałem. Oglądałem tylko cztery. 40 kontra 20 czy 20 o, jest, kontra jest, 40, jeszcze. ale dlatego że znałem jedną z osób, która występowała, jedną z dziewczyn, która występowała, więc, więc po prostu tak z ciekawości Kibicowałeś. kibicowałem tak i ten i dlatego oglądałem 40 kontra kontra 20, ale Love Never Lies jest ciekawym ciekawym programem. Teraz jest kwestia, czy ta koleżanka w ogóle wie, że jest twoją koleżanką. Wie, wie, wie. wie, okay. wie. I jeśli chodzi o Love Never Lies, no to to jest w ogóle pierwszy polski reality show Netflixa. I polega on na tym, że pary zostają zabrane do Grecji, do takiej willi jakby i co jakiś czas odbywa się ceremonia, właśnie to się nazywa ceremonia i-detect, z, y, mm, od nazwy wykrywacza kłamstw, który śledzi gałki oczne. No i są im zadawane pytania, które mają jakby no, pokazać, czy oni kłamią, czy, czy, czy nie. No i co może pójść nie tak, nie? Czy znaczy okazuje się, że wiesz, że, że dość sporo tam mam kolejnych w tych związkach? Jest. Nie wiem na ile to jest wyreżyserowane, a na ile nie, ale jest kilka takich scen. Jedna taka powiedzmy finałowa. A to obejrzałeś już cały? Tak. To znaczy, finał wyjdzie dopiero 1 lutego chyba. Już taki. Premierowo zapłaciłeś żeby żyć. Nie, nie. Ostateczny finał, finał wy, wy będzie 1 lutego, ale wszystkie te poprzednie odcinki prowadzące do tego finału już są. Tam jest ich 5 czy 6. Zbindżowałeś to? Prawie. No, tak na dwa wieczory sobie hmm. rozłożyłem. I wydawało mi się, że to jest po części wyreżyserowane. To znaczy, że. No, że że ludzie nie mogą tak kłamać sobie w związkach, ale później jak było kilka reakcji osób na niektóre kłamstwa, jakby z tych, tych partnerów i partnerek, że no wyglądało to naprawdę masakrycznie, nie? że ci ludzie faktycznie. No byli zdruzgotani. No ale byli... wiesz, czas, czasami z samego doświadczenia, tak? Na, na pewno oglądałeś kiedyś Big Brother, też człowiek myślał, że nikt się tak nie zachowuje, jak niektórzy, którzy tam brali no, udział, no, a no, jednak tak. się okazało, że to wydawało się, że to jest w ogóle jakiś mega hardcore, ten Big Brother, to się okazało, że taki. Teraz to by był softik taki mm. programik, nie? Tak, no i właśnie w tym, programie, w tym programie na początku się on wydaje taki totalnie głupawy, a Później widać trochę, że niektórzy właśnie przechodzą jakąś taką trochę przemianę, jakoś tak refleksyjnie podchodzą do swoich związków i swoich różnych decyzji. Właśnie. A to można coś wygrać? W ogóle jest jakaś wygrana para? Tak, no właśnie mmm, działa to w ten sposób, że za każdą prawdę dostajesz. Jakby jest dodawane plus 2000 do puli ogólnej, mhm. a za każde kłamstwo jest odejmowane, mi, jakby minus 2000. I ci, którzy będą najbardziej prawdomówni, wygrywają całą pulę. Ok. W ten sposób. Ale cały twist w ogóle tego polega jeszcze na tym, że w pewnym momencie te pary są rozdzielone yy, i do do jednej z tych, z, tych, z, tych, z tych grup dołączają single, którzy ich jakby wodzą na pokuszenie. Co jeszcze bardziej komplikuje sytuację w niektórych w, w, w niektórych przypadkach? No, i momentami dochodzi do, do naprawdę takich bardzo nieprzyjemnych rzeczy, gdzie no, ci partnerzy mogą oglądać poczynania swoich. Tych drugich połówek, właśnie w towarzystwie tych singli i singielek, nie? I no momentami nam się dzieją no, takie przykre rzeczy, i oni reagują bardzo emocjonalnie, no nic dziwnego zresztą. Ale często w tych, w tych programach typu Hotel, właśnie Paradise, typu gdzieś tam Love Island, to ci uczestnicy to jest taki jeden typ. Mniej więcej mężczyzny i bardzo podobny jeden typ kobiet trochę, trochę tak bardzo ale są to, podobni do tak, ale to nie jest coś takiego jak Warsaw Shore, że jacyś totalnie imprezowicze, wiesz, w ogóle mm -hmm. najebunda i y, seks ze wszystkimi i w ogóle no, wiesz. Nie? To nie. nie krzycz nie, Trypson. Nie aż, nie aż tak, ale oczywiście no, są to tacy ludzie powiedzmy dość rozrywkowi, dość y, swobodnie podchodzący do niektórych tematów no niektórzy w ogóle tam jedna para na przykład przyjechała twierdząc, że chcą to w taki sposób naprawić swój związek, nie? Podreperować jakby swój związek, bo stracili do siebie zaufanie. No i wiesz, co może pójść nie tak, nie? No w ogóle no ciekawe to jest. Mieszczę, że mówiąc, mimo że wydawało mi się takie totalnie głupawe, to momentami naprawdę było dość mocno emocjonalnie, bym powiedział, zwłaszcza tam już w tym ostatnim odcinku, no w tym ostatnim odcinku to w ogóle jest jedna scena taka, gdzie, gdzie jest no naprawdę hardcore, nie? I, I jest to bardzo bardzo przykre, no bo mam wrażenie, że niektórzy będą, czy no teraz to już pewnie żałują, że w ogóle wzięli w tym udział, nie? Że, że no takie rzeczy tam się, tam się działy. Ale z takich, z takich filmowych rzeczy to chyba nic innego nie, nie widziałem. Odnotowałem sobie Bielmo Film no. na Netflixie, który jest kryminałem, w którym bierze udział Edgar Allan Poe jako młody tak, 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 chłopak. No. I podobno jest całkiem fajny, więc na pewno sobie obejrzę. I, i może do następnego odcinka e, no, dam, dam znać, co, co myślę, ale do tego czasu to już pewnie wszyscy to zobaczą. I będą, e, będą już po, po seansie, ale wygląda to, wygląda to ciekawie, zwłaszcza, że no, Edgar Allan Poe to jest taki mój. Mój konik. To ja widziałem jeszcze w kinie, byłem, teraz mi się przypomniała, tak. e, Terrifier 2. Kojarzysz ten, e, ten horror, który był zapowiadany? A, Masakra w święta to się miało nazywać, czy coś takiego? I co? O, powiem ci, że mocny slasher. Tak? Taki, ojej, bardzo mocny, tam się grube rzeczy dzieją, naprawdę. Czyli dob dobry. Wiesz co, no jak na sla... Ja się dobrze bawię. naprawdę się... No, ja, ja... Lubię slashery, nie? No, ja naprawdę się mega dobrze bawiłem. Rze rzeczywiście, tam czasami, jeżeli chodzi o przemoc, to jest trochę przesada. Są takie sceny, które trwają, wydaje mi się, trochę za długo. I, i jeżeli ten film skrócić o pół godziny, mhm. wyciąć te niepotrzebne rzeczy, szczególnie z końcówki, to, to moim zdaniem mega warto. Jeżeli ktoś A. lubi horror, tak na zasadzie po prostu odmurzania lekkiego, nie? Żeby... Tak totalnego odburzenia. Siadasz sobie i, i przeglądasz te flaki. Ja lubię, ja lubię, ja lubię. Dostaliśmy też niedawno od wydawnictwa Sinek Fanon, dostaliśmy książkę o Dawidzie Kosteckim i, i Aferze Podkarpackiej. Ale wciąż czytamy. Książka jest już dostępna w sklepach i póki co ja jestem gdzieś tak w połowie i... Jest naprawdę dobrze. To znaczy, jest to temat, którego ja nie za bardzo znałem, i afera podkarpacka była takim tematem, który oczywiście gdzieś tam się przewijał w gazetach, w mediach i nie, w filmach. I w filmach, ale, ale to, to nie było coś, czym się jakoś tak zajmowałem bardziej szczegółowo, a już w ogóle nie mówiąc o karierze samego samego Dawida. Jest jedna walka z, jest jedna wa walka z Marcinem Najmanem, która jest fajnie opisana. Polecam. Polecam, bo podobno nie da się jej zobaczyć tak gdzieś tam na, na YouTubie, bo to była taka, no niby już zawodowa walka, ale na takiej powiedzmy trochę amatorskiej gali. Że nie zachowały się chyba żadne nagrania profesjonalne, ale książka jest naprawdę, naprawdę fajna, naprawdę bardzo dobrze się, dobrze się ją czyta, i może w następnym odcinku trochę, trochę uda się rozwinąć temat. Ja też zacząłem ją czytać, nadgonię trochę do ciebie. Może w następnym, następnym odcinku rzeczywiście będziemy mogli już całościowo to opisać. Na razie jest mega, mega, ok, więc ja też jestem ciekawy, więc na pewno. Tak, tak. Next tak. Time no, bo będziemy bardzo, gotowi. Bardzo się jaraliśmy w ogóle książką, więc jak tylko SQN do nas napisało, że, że, że mogą podesłać nam, nam egzemplarze, no to, no to od razu byliśmy, byliśmy chętni. Dostaliśmy też jeden nadprogramowy no, egzemplarz, więc pewnie trafi on do współpalancikowego boksa, więc jeśli, jeśli ktoś liczy na, na, na egzemplarz, to, no to niech zostanie naszym patronem, bo to. Tylko tak można otrzymać boxa. Mamy w ogóle bardzo dużo książek różnych, które, które niebawem trafią do, do pudła, i co? I wsio. I wsio. Dawno nie było kalendarium. Takim umownym rokiem dla mojej dzisiejszej historii będzie rok 1990. I chyba go jeszcze nie było na, na tapecie u nas, więc przenosimy się w czasie i sprawdzamy, co ciekawego się wtedy, wy, wtedy wydarzyło. No i 1990 rok rozpoczął się dobrze, bo 7 stycznia na świat przyszedł Gregor Schlierencauer, więc wybitny skoczek narciarski. Znany chyba, chyba, chyba wszystkim. On zawsze tak. był taki młody. Zawsze się wydawało, że on ma gdzieś 16 lat czy coś. Tak, cały czas tak, tak, że on tak, jako, no. jako młody Skaczawicz. No? To jest człowiek starszy o 2 lata od nas. No, no dokładnie. Straszne to jest. Kto by pomyślał, nie? 29 stycznia podczas 11 zjazdu PZPR w warszawskiej sali kongresowej. Zostaje wyprowadzony sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co oznacza jej ostateczne rozwiązanie. Wtajemniczeni wiedzą, że praktycznie na tym samym zjeździe został wprowadzony dla odmiany sztandar, się wtedy nazywało SDRP, a później się to nazywało SLD. Więc tak naprawdę no, jakby PZPR przepoczwarzyło się w, ten, w, ten, w tą nową, nową partię. No to dość doniosłe wydarzenie w, w, historii, w historii Polski. Ale 12 marca na świat przychodzi Dawid Kubacki, więc też kolejne... No to takie, można powiedzieć, dobry rocznik, nie? Dobry tak. rocznik dla, dobry, dla tego dobry sportu. Rok, dla tego sportu. W czerwcu podczas jazdy pociągiem Joan Kathleen Rowling wpada na pomysł książki o małym czarodzieju i rozpoczyna pisanie pierwszej części Harry'ego Pottera. 8 czerwca rozpoczyna się mundial we Włoszech. 8 lipca w finale na Stadio Olimpico w Rzymie reprezentacja RFN wygrywa z Argentyną po strzale Andreasa Brehme z karnego w 85. minucie. To był w ogóle ostatni turniej, w którym RFN ciągle był jako RFN. Królem strzelców z sześcioma bramkami na koncie zostaje Salvatore Squillacci. Polska w ogóle nie zakwalifikowała się do turnieju. W kwalifikacjach była w grupie z Anglią, Szwecją i Albanią i Anglia i Szwecja wyszła z grupy. My z Albanią zostaliśmy w domu. 13 czerwca NRD rozpoczyna wyburzanie muru berlińskiego. 12 lipca do służby zostaje wprowadzony samolot Tupolew TU 154M o numerze bocznym 101, który 20 lat później rozbije się na lotnisku w Smoleńsku. 12 sierpnia w południowej Dakocie zostaje odkryty najlepiej zachowany szkielet dinozaura gatunku Tyrannosaurus rex. Okaz ten można podziwiać w Muzeum Historii Naturalnej w Chicago. Ja w Muzeum Historii Naturalnej w Chicago nie byłem, ale byłem w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. Co? <laughs> Co? to będzie W jakimś Będzinie, czy w jakimś takim wiesz, nie. w Bytomiu. Nie. Byłem w Berlinie w Muzeum Historii Naturalnej i tam też jest... Y Autentyczny szkielet y, Tyrannosaurusa Rexa, i muszę przyznać, że robi to naprawdę gigantyczne wrażenie. Polecam, jeśli ktoś jest w Berlinie, to Muzeum y, Historii Naturalnej dla samego tego eksponatu to jest naprawdę mega. Y, jest też osobno, sama chyba, czaszka z tego, co pamiętam, pokazana. To, to no, no, robi to gigantyczne wrażenie, jak się tego nie widzi na jakimś y, seansie Jurassic Parku, tylko, tylko na żywo. I jest pięknie w ogóle wyeksponowany ten szkielet, naprawdę yy, bardzo fajna rzecz. 20 listopada w, yy, w Nowoczerkasku zostaje aresztowany Andrzej Cikatiło. no to myślę, że każdy true crime'owy świr kojarzy tego dżentelmena. 25 listopada odbywa się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w której największą ilość głosów zdobywa Lech Wałęsa. Ale do drugiej tury przechodzi y, także Stan Tymiński, całkowicie nieznany nikomu przedsiębiorca z Kanady, który finalnie 9 grudnia przegrywa z Wałęsą. I trzeba przyznać, że ta popularność Stana Tymińskiego, to, który praktycznie w miesiąc zbudował sobie ponad 25% poparcie, y, no, jest do dzisiaj takim. Myślę, politycznym fenomenem na skalę światową, bo przecież w tej pierwszej turze przegrał ze Stanem Tymińskim sam Tadeusz Mazowiecki, więc no bardzo znana i zasłużona postać. Piłkarskim mistrzem Polski w 1990 roku za sezon 8990 po raz trzeci w swojej historii zostaje Lech Poznań. A królem strzelców rozgrywek zostaje zaledwie 19-letni wonderkid Kolejorza i nazywa się Andrzej Juskowiak. Strzela w rozgrywkach 18 bramek, aż 5, 5 z nich skierował do bramki Stali Mielec w meczu, który odbywał się 28 kwietnia w Poznaniu. I ze sportowych ciekawostek to mistrzem świata Formuły 1 w 1990 roku został niesamowity kierowca zespołu McLaren Ayrton Senna. I jeśli ktoś chciałby zgłębić jego historię, to naprawdę jest fantastyczny dokument. Chyba dostępny cały czas na Netflixie. Sen się nazywa i jest naprawdę świetny. W ogóle historia Ertona Sen. Młodego kierowcy, który mógłby naprawdę jeszcze, no jeszcze kupę czasu jeździć i, i, i olbrzymie sukcesy odnosić. Tak smutno się skończyła. Warto poznać tę historię, bo jest naprawdę. Naprawdę niesamowita. No ale przejdźmy do, do historii. Na początku lat 80. 40-letni Edward Mielnik z zawodu palacz kotłów wysokoprężnych postanawia rozpocząć karierę bioenergoterapeuty. Wstępuje też do polskiego towarzystwa psychotronicznego. Tematy tak zwanego New Age, bioenergoterapię, ruszczkarstwo, wahadełka i tego typu rzeczy. Zyskują w tym czasie w Polsce coraz większą popularność, i na tej fali właśnie wy, wypływa, można powiedzieć, pan Edward. Jak sobie prześledzimy trochę tą popularność, właśnie e, tego, te, tego New Age w, w Polsce, no to e, można, przyz, m, m, można zauważyć, że ona się zaczęła gdzieś tam w, pod koniec lat 70. Razem z ruchami hipisowskimi, jakimś buddyzmem, a za tym też szły różne inne tematy takiej e, duchowości i tego, e, tego typu rzeczy. Całe lata 80. a wraz z upadkiem komunizmu, jakby wszyscy ludzie, którzy się tym zainteresowali, tą poczuli taką wolność i, i byli bardziej mm, mieli możliwość dojścia do głosu, więc po prostu te Organizacje, stowarzyszenia zaczęły powstawać naprawdę jak grzyby po deszczu i właśnie pan Edward był jedną z takich, z takich osób, która, która wypłynęła jakby na tym. No ale jednocześnie pan Mielnik jest osobą mocno kontrowersyjną, w wyniku czego wkrótce zostaje wydalony z Towarzystwa Psychotronicznego. Postanawia więc w pewien sposób ruszyć własną drogą. Ma wtedy już spore grono zwolenników, więc kontynuuje swoją działalność co w 1990 roku owocuje założeniem międzynarodowego centrum odnowy ludzi i ziemi Androwis. Organizacja ta w sensie prawnym jest stowarzyszeniem i ma siedzibę we Wrocławiu. Mielnik wraz ze swoimi współpracownikami organizuje kursy, wykłady i warsztaty o ogólnopojętej tematyce ezoterycznej. Wydarzenia te odbywają się między innymi w, we wszystkie wolne soboty we wrocławskim kinie oko przy ulicy Pretwicza. Stowarzyszenie ma jednak swoje filie w prawie wszystkich większych miastach w Polsce, przez co jego działalność pokrywa no, praktycznie cały kraj. Artykuły dostępne w internecie wskazują, że zloty mielnikowców odbywały się też w Szczecinie, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Katowicach i Gdańsku. Jesteśmy cały. Czas przytomni, świadomi tego, co się dzieje. W każdej chwili, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, możemy ten stan przerwać i z niego wyjść. Zaczynamy od trzech głębokich oddechów. I teraz będzie drugi krok. Bierzemy wdech, zatrzymujemy na chwilę. I wydychając, kodujemy. Wyciszam umysł. Spotkania organizowane przez Antrowi z początku dla ludzi z ulicy wydają się być zupełnie niegroźne. Nie różnią się one od wielu innych popularnych w tamtych czasach warsztatów ezoterycznych i różnego tego typu właśnie um, new age'owych rzeczy. Podczas takich wykładów Edward Mielnik wraz ze swoimi współpracownikami opowiada o leczeniu energią, autohipnozie, oddychaniu relaksacyjnym oraz medytacji zwiększającej samoświadomość i koncentrację. Chętni mogą udać się do gabinetu bioenergoterapeutycznego na bardziej szczegółowe konsultacje. Ten gabinet mieści się zresztą bardzo blisko Kina na oko w budynku obok, więc jakby łatwo można tych ludzi przekierowywać. Ci, którym wyjątkowo przypadł do gustu temat tych wykładów, mogą zakupić książkę lub kasetę audio z dalszymi treściami promowanymi przez Antrovis. Stowarzyszenie wydaje też własne czasopismo pod tytułem Nowy Kosmos. Jedno z nagrań sprzedawanych podczas wykładów Mielnika jest reklamowane takim hasłem: tu cytat. Chcesz schudnąć, nie bać się szefa, opanować materiał do egzaminu to wszystko, a przy okazji uniwersalną wartość kosmiczną osiągniesz poddając się ciszy. No i faktycznie nagranie po prostu jest ciszą. Na taśmie nic nie jest nagrane, ale rzekomo ma wyjątkową wartość energetyczną. Podczas otwartych spotkań tematyka kosmitów i zbliżającej się zagłady świata pojawia się od czasu do czasu, tak aby nie zrazić niedowiarków. We wspomnieniach uczestników tamtych spotkań zachowały się mm, reakcje, zdziwienia i zakłopotania, ale podkreślają w nich też, że temat ten był tylko no, wspominany od czasu do czasu. Ci, którzy nie zrazili się dziwactwami Milnika i jego ekipy, Wykazują ponadto największe zainteresowanie i chęć pogłębienia swojej wiedzy, dostają propozycje wejścia na wyższy poziom wtajemniczenia. Jak się okazuje, spotkania organizowane w Kinie Oko oraz innych podobnych miejscach na terenie całej Polski, to jedynie wierzchołek góry lodowej działalności Antrowisu. Do tej pory nasza planeta była kosmicznym szambem. Jednak wśród tego szamba niektórzy gromadzili. Energie gromadzili swoje indywidualne wnioski. Teraz nasza planeta wchodzi w okres bardzo burzliwych przemian. Osoby chcące zanurzyć się głębiej nie są pozostawione same sobie. Bardziej zamknięte spotkania w mniejszych grupach są organizowane m.in. w mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Krasińskiego we Wrocławiu ci najbardziej gorliwi dostają możliwość wzięcia udziału w tak zwanych kursach, które podzielone są na stopień pierwszy, drugi i trzeci, i odbywają się w pałacu w takiej malutkiej miejscowości Sobudka Górka oraz w Jachrance. To dopiero tam Edward Mielnik i jego świta pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Wbrew pozorom w tajemniczych zjazdach w miejscach odosobnienia nie bierze udziału jakaś malutka grupka ludzi w czasie Swojego oficjalnego funkcjonowania przez wspomniane kursy przewijają się tysiące ludzi. Zazwyczaj są to osoby wykształcone i poszukujące w pewien sposób. Wśród nich znajdują się niejednokrotnie, można by powiedzieć, celebryci tamtych czasów: aktorzy, muzycy, dziennikarze i politycy. Dzisiaj wiele osób odżegnuje się od uczęszczania na kursy mielnika, więc uczestnictwo. Wielu znanych i lubianych jest w dużej mierze tematem plotek i domysłów, a tej rozległości wpływów antrowisu można się jedynie domyślać. Wiadomo jednak, że w kursach brała udział np. Barbara Labuda, działaczka Solidarności, posłanka na Sejm oraz ministra w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego. Edward Mielnik rzekomo osobiście wspomagał ją energetycznie, gdy ta przemawiała w Sejmie. Do udziału w kursach Przyznała się też na przykład aktorka Krystyna Sienkiewicz, aktor Emilian Kamiński, czy choćby znany ówcześnie pisarz i, i dziennikarz Zygmunt Broniarek, który pisał nawet artykuły do Nowego Kosmosu, czyli tego czasopisma jakby wydawanego przez Antrowis. Jeszcze inna popularna wtedy dziennikarka Anna Dąbrowska jest jedną z kluczowych członkiń całego stowarzyszenia i prowadzi część warsztatów Antrowisu. Wspomniany Emilian Kamiński po latach podsumuje swoje kontakty z Edwardem Milnikiem tymi słowami. "Tu Cytat. To chory na władzę Hochstapler, za wspólne pieniądze jeździł po świecie na jakieś sympozja i przybierał na wadze. Kobiety traktowały go jak boga. Wśród reportaży i artykułów na temat antrowisu można znaleźć autentyczne wspomnienia członków i sympatyków stowarzyszenia. Jest w nich na przykład historia pana Andrzeja Dobrowolskiego, który podczas sympozjum w Kinie Oko zapewniał, że kosmici złożyli mu wizytę miesiąc przed wprowadzeniem stanu wojennego zaraz po dzienniku telewizyjnym. Powiedzieli mu, że pochodzą z planety Regulus i że w ich układzie planetarnym żyje się od 600 do 6000 lat. Kosmici nadzwyczaj zainteresowali się makietą torów kolejowych w domu pana Andrzeja, po czym bez pożegnania wylecieli przez okno. Jeszcze inną historię opowiada mieszkaniec Irlandii, Adam Kostrzewak. Jemu złożyli wizytę przybysze z planety Argos. Podyktowali mu przesłanie dla ziemian i przekazali rysunki pojazdów międzyplanetarnych, które ten przekazał Antrowisowi. Podczas wykładu z przekonaniem opowiada, że wielokrotnie latał na pokładzie statku kosmicznego tych przybyszów z Argos, a ostatnio był zachwycony, jak przyleciało po niego sześć zwiewnych jak nimfy blondynek. Pan Adam twierdzi też, że w języku kosmitów z Argos nazwisko Kostrzewa brzmi jak trzy pierwsze takty Piątej Symfonii Beethovena. No czyli brzmi to mniej więcej tak. Trochę dziwne, ale no, znaczy, no widocznie tak jest. No Kostrzewa to tak, to, to bardzo rzeczywiście. Czy pan, 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 An, pan Andrzej, Andrzej tak, nie Adam przepraszam, pan Adam Twierdzi, że trzy pierwsze takty, i ja tutaj miałem trochę mały zgryz i konsultowałem to z ludźmi, którzy ograniają bardziej muzykę niż ja, to znaczy zapisy nutowe. I myślę, że on po prostu nie wiedział, o czym mówi, i, i miał na myśli te, to, to, to otwarcie, jakby Piątej Symfonii Beethovena, a nie trzy pierwsze takty, bo to by było trochę bez sensu. To znaczy, za długie by było wtedy to imię, moim To, znaczy to, to Kostrzewa. W ogóle w, pol w polskim wiesz. W polskiej muzyce Koko to jest bardzo istotna i tak. y, istotna część piosenek. Tak. Y, wspomnijmy Koko, Koko, Eurospoko. <noise> tak, bardzo, bardzo lubię tę piosenkę. I, I wydaje mi się, że mu chodziło faktycznie o to i to tu, 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 tutaj jest kostrzewa w języku kosmitów z planety Argos. Um, na sympozjum w Kinie Oko w maju zjawiła się też kobieta wraz z dziewięcioletnim synem Kubą. Twierdzi ona, że Kosmici z planety Atlantis uczą jej syna obsługiwać statki kosmiczne. Kobieta jest pogodzona z tym, zwłaszcza, że przybysze z innej galaktyki mają jej się odwdzięczać, informując ją, w którym sklepie taniej kupi kiełbasę. No to ja wystarczy do mamy zadzwonię. Nie muszę uczyć się obsługi statków kosmicznych. Mama Kuby zapewnia, że kosmici skontaktowali się z nią w sprawie syna zaraz po jego narodzinach, więc on był takim jakby. Do, dorastał już jako przyszły. A co, a co ten Kuba na to? Pilot statków kosmicznych. No, to, to znaczy ta historia jest z takiego reportażu, w, w którym jest opisywany właśnie zjazd antrowisowców. I Kuba podobno jest w pełni pogodzony ze swoim losem. <todgłosy> I, no tak, i... to jest jak chodzenie do szkoły. Oczywiście tak. no, jesteś pogodzony z losem, że musisz chodzić do tej szkoły, no tak, tak? Jesteś tak. pogodzony z tym, że musisz uczyć się obsługi. No, a jest to pewnego rodzaju brzemię. To znaczy taki, tak. no, no mimo wszystko. No, nie każdy ma tak ważne obowiązki. No ja, ja Ja traktowałem jako brzemię nauczenie się ułamków <noise> na przykład. Jakiś, nie? A on to jednak ma, ma trudniejszą rzecz. Tak, ale wolnięcia. Kuba, Kuba podobno, podobno jakby wziął to na klatę. <noise> i, i, I był okej. Okay. Jestem ciekawy. Kuba, jeśli nas słuchasz, to w <noise> powiedz, co u ciebie. Nie? <noise> to znaczy, y jestem ciekawy twojej historii. To znaczy, twojej wersji tej historii. Ale to, to, to znaczy to nie był żaden bekowy reportaż czy coś takiego. To był autentyczny reportaż z gazety wyborczej. Zresztą po, pod, podlinkuję go w, w źródłach. I właśnie moją ukochaną historią z tego, z tego reportażu zacytuję w, w całości. Ten reportaż się nazywa Strzeż się Szaraka, i to jest historia pana Ryszarda. I zacytuję, całość tej historii bo jest naprawdę fantastyczna. W październiku ubiegłego roku 36-letni Ryszard ostatni raz zdał spawarkę do narzędziowni. Został bezrobotnym. Żaden związek zawodowy nie upomniał się o niego. Interesowały ich tylko składki, mówi Ryszard. Wieczorem żona kolejny raz zagroziła rozwodem. Wykrzyczała: Ty nie potrafisz nawet pić wódki. <grywa> Wtedy pojawili się oni i powiedzieli, że na Ziemi mam misję, opowiada Ryszard. Tłumaczyli. W kosmosie nie ma wolnej woli, wszystko jest z góry zapisane. Miałeś stracić pracę, bo odegrasz ważniejszą rolę we wszechświecie. Taką jak Kuba, prawie. Mm -hmm. Ryszard nie może ujawnić, jaka to misja. <laughs> Ale żeby się nie wytłumaczyć, to rzeczywiście można, można wiele rzeczy myśleć. No, ale na to jeszcze nie wpadłem. Mam nadzieję, że ten nie będzie tego słuchać i będę mógł z tego skorzystać. Ryszard nie może ujawnić, jaka to misja, gdyż zgodnie z kosmicznym planem jest na to jeszcze za wcześnie. Zawsze stronił od większego towarzystwa, mówił, że od ludzi nie zaznał niczego dobrego. Podczas seminarium pierwszy raz publicznie opowiedział o swoich kontaktach. Potem podniecony wypytywał wszystkich kontaktowców, czy ma urojenia, czy jego wizje są prawdziwe mistrz za pośrednictwem dziewięcioletniego Kuby zapewnił Ryszarda, że jego kontakty są jak najbardziej autentyczne. Rzeczywiście, legitymne to jest. Weźmy jakieś dziewięciolatka i on potwierdzi, będzie ok. Tak, te, te, te historie, łącznie, łącznie z historią pana Ryszarda, no to taka zaledwie, zaledwie naprawdę namiastka tego, co, co oferuje Oferuje Antrowis. Ja zrobiłem to. Przeczytałem kilka publikacji Antrowisu, w tym jedną książkę Edwarda Mielnika, yy, która jest. No, naprawdę, jest kurwa. Mm -hmm. jest, jest to kaliber nieziemski, jeśli chodzi o yy, poziom yy, szury. Yy, ale zrobiłem to dla Was i opowiem Wam mniej więcej. Co się dzieje w momencie, kiedy przechodzisz przez te pierwsze, idziesz na to spotkanie Antrowisu, dostajesz propozycję od pana Edwarda, słuchaj stary, słuchaj koleżanko, zapraszam ciebie na kurs. I czego się na tym kursie możesz dowiedzieć? To już wam. Żeby mówię. przejść od tego początkującego do tego kuby, tak? Tak. Że ten... <laughs> jesteś po prostu, <laughs> mówisz kto jest autentycznym, tak. jakby kto ma misję, a kto nie ma misji. Ok. Tak? Więc uwaga. Do 1999 roku jednostki z tzw. limitem energetycznym muszą upuścić Ziemię. Pozostałe ciała niestety będą umierać bezboleśnie, ale umierać bardzo szybko. 1999 rok to praktycznie burzliwa, burzliwy okres oczyszczania Ziemi do nowego procesu. Ziemia nie zginie, Ziemia będzie bardzo piękna. Jeśli przypomnimy sobie te nasze dżungle zamieszkałe powiedzmy przez pierwotne ludy na Ziemi, to będą jeszcze piękniejsze aniżeli było do tej pory. Układ słoneczny według skazania antrowisu składa się z 12 planet, a na 7 z nich żyją kosmici. Ten układ planetarny jest miejscem wyjątkowym dla całego wszechświ wszechświata, a planeta Ziemia stanowi jego najważniejszy element. Bardzo istotny jest też na przykład Saturn, bo to on wysyła drgania w różnych częstotliwościach, nadając rytm życia całego kosmosu. Ziemia ma nawet we wszechświecie swój konkretny adres, na którym posługują się kosmici. I ten adres to Galaktyka Czerwona, kosmos numer 1741 085, planeta numer 1541 085. Po prostu tak, jakbyś chciał wysyłać wysyłasz to... Saturna pocztówkę na Ziemię, no to musisz wiedzieć, jaki jest tam adres, Takie większe koperty muszą być. Tak. Co do Wszechświata, to on ma on kształt kuli, której osią symetrii jest tunel przepływu energii między dwoma biegunami, ujemnym i dodatnim. Energia w tunelu dzieli się na 12 różnych częstotliwości i każda z nich ma do siebie przydzieloną, konkretną barwę. I już tłumaczę, bo żeby zrozumieć dzisiejszą historię, musisz po prostu, wiesz, otworzyć umysł, skupić się. No to jedziemy. 10 miliardów lat temu na Ziemi lądują dwie grupy kosmitów. Pierwszą są Słowianie z planety Atlanta. Cechują się tym, że żyją w zgodzie z odwiecznymi 12 uni uniwersalnymi prawami kosmosu. Tymi prawami były kolejno prawo zgodności, prawo odwzorowania i komunikacji, prawo złotego środka, prawo odbicia, prawo hierarchii, prawo konieczności rozwoju, prawo pokory wobec wiedzy, prawo opieki, prawo tolerancji, prawo przyczyny i skutku. Prawo tworzenia oraz prawo nieingerencji. To są te 12 praw kosmosu. Każde z tych, z tych praw ma przydzielony czakram na Ziemi. I tak na przykład, yy, yy, każdy czakram strzeże konkretne plemię tych słowian. Tych oh, kosmitów, którzy przebyli na ziemi dziesięć No ciężkie to prawo, nie? Tam złoty środek, to piasek śpiewał o tym kiedyś, nie? Złoty środek znajdź, <laughs> tak. to ja pamiętam. Nie chcę wchodzić głębiej w znaczenie każdego z tych praw i skąd się ono, ono yy, jakby wywodzi, ale każde prawo ma swój czakram na ziemi. i <laughs> Jest strzeżone przez konkretne plemię Słowian. I na przykład prawo opieki ma swój czakram w Tybecie i strzegał go Mazowszanie. <laughs> A czemu w tym bajcie razem? Nie pytaj, kurwa. A czakram prawa zgodności znajduje się we wsi Będkowice i strzeże go plemię Rusinów. A Będkowice gdzie są na, na mapie? Nawet nie wiem. A... Po być? prostu nie ma. Może nie być takiej miejscowości. Myślę że, je, myślę, że jest, ale tam jest właśnie ten czakram. Aha, okej. Okay. I wracając do tego lądowania, bo powiedziałem, że były dwie grupy kosmitów i prawie równocześnie na ziemię przybywa druga grupa tych kosmitów i są to hebrajczycy z układu planetarnego Hebra. Ci dla odmiany opowiadają się za całkowitą wolną wolą prowadzącą do zniszczenia istniejącej struktury wszechświata. Podobnymi zasadami kieruje się współczesny człowiek, co prowadzi do wojen, chorób i wszelkiego rodzaju nieszczęść. I ci pierwsi, o których mówiłem, czyli ci Słowianie, lądują swoimi statkami na polanie pod górą Ślęża. To jest taka góra między dzisiejszym Wrocławiem a Świdnicą. Hmm. Wybrali to miejsce nie bez powodu, bo góra Ślęża jest czakramem koncentrującym pięć energii niematerialnych. <laughs> a ci drudzy Hebrajczycy lądują na terenach dzisiejszego Mazowsza. Wszyscy pozostali ludzie, którzy są na ziemi. Powstali później w wyniku krzyżowania się właśnie tych Słowian z hebrajczykami. I tak powstają grupy mazurów, mazowszan, Lechitów, wiślan, no Użyczan czy Łemków. Hebrajczycy, ale Możesz się zapytać, bo wymieniłem na razie tylko jakby wszystkich dookoła gdzieś tam Polski. No, no, no właśnie trochę jak w filmach tych, jak w Hollywood, że tylko tak jakby Ameryka istniała, tak? Nie wiem, jakby <laughs> cały zaraz... świat to był USA, tak? A tutaj jest trochę cały świat... Ale to... zaraz ci powiem, jak to wszystko ten jest rozprzest... No Hebrajczycy najpierw mani manipulują plemię Wiślan, po czym okłamują Słowian, twierdząc, że centrum energetyczne wszechświata nie znajduje się na Ślęży, tam gdzie jest ten czakram, tylko w górach świętokrzyskich. I przez to e, Słowianie e, myślą, że czakra jest gdzie indziej, i tak powstaje ogromny konflikt między tymi dwoma plemionami, i trwa on sześć ziemskich cykli, czyli sześć cywilizacji. E, I ten ostatni cykl, siódmy z, z nich, e, jest ostatnim. E, I w momencie, kiedy Androwis funkcjonował, czyli w tych latach 90., to było ostatnie 10 lat tego ostatniego cyklu. Ale to do tego jeszcze wrócimy. Jedziemy dalej. A propos tych właśnie innych ludów, na przykład Mazurzy przenieśli się na wyspy, dzisiaj nazywane brytyjskimi, i stąd stworzyli się Brytyjczycy. Część Mazurów to Brytyjczycy. Dla odmiany Mazowszanie dali początek Szwajcarom i narodom Beneluxu, a Łymkowie są praojca, praojcami Greków. Więc wszystkie ludy świata tak, na, tak naprawdę albo pochodzą od, to znaczy pochodzą od skrzyżowania Słowian z Hebrajczykami. A w Armianie byli, czy nie? Czy... Nie pamiętam, czy byli w, wspomnieni jako osobny, osobna grupa. Mhm. Możliwe, że tak. Okay. Zresztą jest w, w jednej z publikacji antrowisu jest cała rozpiska z tym. To nie mhm. jest tak, że to jest tak, wiesz. Pozostawione... Tam jest każdy, ja, ja wiem, to jest każdy szczegół, dosłownie tak. na każde pytanie jest odpowiedź. Tak. Najwybi Najwybitniejszymi z grup był od odłam słowian nazywający siebie Polanami, bo ci zachowali najczystszą krew i mieli wewnętrzny m, taki program, jakby wdrukowany w swoje istnienie, który był najbardziej spójny z całą planetą. Z krzyżówki Polan z Hebrajczykami narodził się nikt inny jak nasz swojski Jezus. Jego ojcem był Hebrajczyk o imieniu Gottlieb, a matką Polanka Maria. Ta Maria, nasza swojska Maria. W wieku 12 lat Jezus został wywieziony do układu planetarnego Hebra, gdzie zgłębiał nauki dotyczące konstrukcji wszechświata, a także uczył się kierować pojazdami kosmicznymi. Taki Luke Skywalker. Nigdy nie został ukrzyżowany. To jest totalna bzdura. Hebrajczycy chcieli uczynić z Jezusa Pana nad wszystkimi ludźmi, którzy, który wprowadziłby ostatecznie na ziemi triumf tej wolnej woli, która tak miesza w głowach ludziom. Jezus jednak wyłamał się spod władzy Hebrajczyków i odnalazł wśród swojego własnego plemienia dwunastu sprawiedliwych, którzy postanowili żyć razem z Nim w zgodzie z prawami tymi uniwersalnymi, tak jak przodkowie jego matki, czyli Słowianie. Problem jednak polega na tym, że narodziny Jezusa dały początek temu ostatniemu siódmemu cyklowi życia. Cykl ten miał trwać 2000 lat, a po jego zakończeniu nasza planeta miała ulec zniszczeniu. I w ostatnich latach cyklu na Ziemi mają zniknąć państwa, ma powstać jeden ogólnoświatowy rząd i jedna waluta. W 1994 roku yy, ma dojść do udanego zamachu na papieża, po którym jego następca również stanie po złej stronie mocy. Ta cała władza, ten ogólnoświatowy rząd ma być tak naprawdę Emanacją władzy tych złych kosmitów, którzy mają gnębić na początku ekonomicznie zwykłych ludzi, a potem doprowadzić do wojen nuklearnych i, i, i całkowitego zniszczenia ludzkości. Ale to wszystko, te wszystkie wojny nie potrwają długo, bo cała planeta będzie nawiedzana przez gigantyczne kataklizmy, ma się podnieść poziom wód. Mają być grady meteorytów, zapadanie się lądów i tego typu rzeczy. Około roku 2000 kontynenty miały zlać się w jedno, a Ziemia miała się rozstąpić i wszystko szlak trafić. I ten rok 2000 i tak był takim ostatecznym terminem, który został wyznaczony przez Mielnika, bo pierwotnym, pierwszym terminem był chyba rok 92. Później obliczenia zostały poprawione, no bo w 92 nie doszło do Armagedonu, więc jakoś tam przeliczyli to na nowo i wyznaczyli później chyba 95, a później się okazało, że jednak 2000. Ale. Najważniejsze jest to i, i całą jakby esencją y, antrowisowców jest to, że z kataklizmu uratować się miało tylko 144 tysiące osób rasy białej, przede, przede wszystkim mieli być to Polacy. I ci mają ewakuować się z ziemi, a dokładniej z, z góry Ślęża przy użyciu statków kosmicznych i odlecieć na planetę Mirinda. <śledzimy> Okay. <laughs> Na której otrzymają nowe ciała. Mężczyzny dostaną ciała 25-letnie, a kobiety 20-letnie. I do swojej biologicznej płci nie muszą się jakoś za bardzo przywiązywać, bo po ewakuacji odrodzą się jako istoty jednej i tej samej płci. Będą po prostu takim kosmicznym, jakoś to jest nazwane. Kosmikus androginus, czy coś takiego. Jakby osobą jednopłciową, o, o jednolitej płci. I po wspomnianym Armagedonie Ziemia ma się odrodzić pod nazwą Polania i być miejscem doskonałej harmonii, a także poruszać się po torze ósemkowym. Nie w kółko, tylko po torze, znaczy nie po torze elipsy, tylko po torze ósemkowym. W realizacji całego planu ewakuacji ma pomóc właśnie Edward Mielnik wraz ze swoimi współpracownikami, współpracowniczkami. Miała mu o tym powiedzieć we własnej osobie w tych latach 80. sama Maryja, która objawiła mu się pewnego dnia. I ludzie z planety Mirinda, z planety Mirinda mają wrócić na Ziemię, gdy ona już się odrodzi o, na, okay. na nowo. Czyli tak na przetrwanie bardziej, na Mirinda. I to ma być tylko właśnie taka planeta, w której ludzie mają się przemienić w tą, w tą nową wersję yy, człowieka takiego, Polaka, ide idealnego ide Polaka. Tak, zharmonizowanego. I wrócić z Mirindy na Polanie, czyli starą ziemię odnowioną, zharmonizowaną. Ale proszę pamiętać, że to nie będzie nam budował żaden Bóg. Musimy to zgodnie z wiedzą, zbudować sami dla siebie. Powiedzę, właśnie musimy opuścić ziemię teraz. Powiedzę, która jest aktualnie we wszechświecie. To jest do dyspozycji. Przez całe wieki pracowaliśmy nad wytworzeniem ciała uniwersalnego. Nasi bracia nasi, starsi bracia w rozwoju ciała fizycznego, doszli do perfekcji. Wiedzą w jaki sposób pobywać takie ciała jak planety, układy, jak funkcjonuje ciało fizyczne. A więc będziemy musieli opuścić Ziemię, to co nazywamy ewakuacją, żeby się nauczyć, zdobyć wiedzy, która już jest aktualnie w, w obiegu. Są te mamy, nie? Z idealnym Polakiem, że wiesz, ktoś wąs piłsudskiego, na przykład, nie? <laughs> tak, tak, tak. No, Umiejętnienie pudiana, coś takiego, no, można by zrobić idealnego Polaka. I statki kosmiczne, którymi chcieli się ewakuować Hebrajczycy, były zasilane kompletem energii wzbudzających wieczne trwanie, nie, nie pytaj, po prostu tak się te energie nazywały i największa kumulacja tej, tej, tych energii znajduje się w Europie w Środkowej, a przede wszystkim w Polsce i hebrajczycy postanowili wywołać na tamtych terenach nieskończone pokłady cierpienia po to, żeby jakby wzniecić tę energię, żeby ona mogła zasilić ich statki i ich planetę i jakby ich życie. Do realizacji tego planu powołali Hitlera, Stalina i Lenina i oni jakby tak męczyli tych Polaków, żeby tą energię jak najbardziej wzbudzić. Energia wzniecona przez te wydarzenia miała właśnie zasilić ich statki, a także ich planetę przy pomocy wytworzonego do tego celu specjalnego rękawa energetycznego. Cały misterny plan finalnie powstrzymali Polacy, którzy dysponowali ogromną energią i e, i jakby zatrzymały to wszystko. Ale najważniejsze jest to, że statki ewakuacyjne, jednak te, które mają zabrać ludzi z tej ślęży na Mirindę, wciąż będą potrzebowały paliwa do swoich silników, a te niestety tak wyszło, że są zasilane ludzkimi ciałami. No tak. I by, by ucieczka na Mirindę się udała, ludzie muszą oddać swoje serca, płuca, nerki tak. i inne organy które będą zasilały napęd tych kosmicznych statków, a szczególną moc i najbardziej jakby efektywnym paliwem są męskie jądra. I to one mają być jakby najbardziej cenne, jeśli chodzi o... No mówi się, klejnoty, tak? Tak. To napęd jądrowy. I ona... Rzeczywiście. <laughs> więc, więc on ma być najbardziej efektywny i, 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 i no, najbardziej cenny. Eee, dalej, według wskazań Antrowisu, już od lat 80. na świat nie przychodzą prawdziwi ludzie, a pioroboty mające służyć Hebrajczykom. Kobiety, będące na wyższych stopniach wtajemniczenia, na, namawiane są więc do unikania ciąży oraz y, do aborcji. Próby zerwania kontaktów z członkami stowarzyszenia są dosadnie krytykowane przez Milnika i jego współpracowników. Osoby takie słyszą, że bez antrowisu są skazane na zagładę i że zostaną odcięte od życiodajnej energii. Namawia się też te osoby do ograniczania kontaktów z rodziną, zwłaszcza gdy ta jest sceptyczna lub krytyczna względem rewelacji szerzonych przez Milnikowców. Mile widziane jest też wyzbycie się dóbr materialnych. No, niektóre źródła wskazują, że niektórzy przekazywali na rzecz właśnie Antrowisu samochody, jakieś oszczędności całego życia, by zacieśnić więzy z sektą. Nadaje się też jej członkom wyjątkowe cechy. Nie uczestnik kursów e, słyszał na przykład, że ma jakąś unikalną energię, która czyni go bardzo ważnym elementem całego zgromadzenia. I, e, ciekawym wątkiem jest też e, wspomniany przez uczestników kursów w sobódce chrybatki podawane na spotkaniach, po których niektórzy doświadczali zaburzeń świadomości i ha, halucynacji. E, Pomimo bardzo dużej popularności antrowisu, stowarzyszenie nagle i ku zaskoczeniu wszystkich zostało rozwiązane w 1993 roku. W roku 2000 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało dokument pod tytułem Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce. Antrowis zostaje w nim wspomniany już na początku jako przykład groźnej sekty. Raport wskazuje o tajemniczym zaginięciu 16-latka, który był zafascynowany treściami głoszonymi przez stowarzyszenie. Miało do niego dojść w sierpniu 1993 roku. Dokument wskazuje też zaginięcie dwóch innych osób yy, związanych z Antrowisem, a także przypadkach tajemniczych okaleczeń i odmowy leczenia. Dzisiaj trudno dotrzeć do wszystkich tych historii, wspomnianych w raporcie. Wiadomo jednak o. Innym zaginięciu, które z jakiegoś powodu nie zostało tutaj wspomniane. Jest to historia Andrzeja Cieleckiego z Warszawy. Chłopak na początku lat 90. zaczął interesować się publikacjami Antrowisu. O jego istnieniu dowiedział się z miesięcznika Nie z Tej Ziemi. To był też taki popularny, popularny czasopismo, które właśnie opisywało różne takie, takie pierdolety, UFO, właśnie jakieś leczenie energią i tak dalej. Z czasem w latach 1991-1992 zaczął uczęszczać na organizowane przez nich spotkania. Rodzice nastolatka zdawali sobie sprawę z tego, jakie dziwactwa głosi Edward Mielnik. Uznali jednak fascynację swojego syna za niegroźne i ograniczone tylko do wymiany poglądów i dzielenia się jakimiś niestworzonymi historiami o przybyszach z kosmosu i ezoteryce. Wiedzieli, że. Andrzej ma problemy z adaptacją w szkole, byli więc nawet zadowoleni, że znalazł jakieś środowisko, w którym czuje się dobrze i dzięki któremu może rozwijać swoje zainteresowania, jakie by one nie były. Z czasem jednak państwo cieleccy zauważyli wyraźną zmianę w jego zachowaniu. Andrzej zaczął być dziwnie nerwowy i spięty. Wpadał na zmianę w stan nadzwyczajnego pobudzenia i całkowitej bierności i apatii. Zerwał ponadto kontakty ze swoimi znajomymi i zaczął się izolować od rodziców oraz swojego młodszego brata. Z czasem zaczął też zaniedbywać codzienne obowiązki, włącznie z chodzeniem do szkoły. Zamykał się w swoim pokoju na długie godziny, siedząc w ciemności i twierdząc, że medytuje i poświęca się samodoskonaleniu i poprawianiu swojego stanu energetycznego. Wraz z upływającym czasem, nastolatek zdawał się coraz bardziej tracić kontakt z rzeczywistością stosował głodówki, pił dużo wody, namawiając rodziców do tego samego i twierdząc, że jedzenie może być zatrute. Unikał też słońca. Ze spotkań Antrowisu przywoził też książki, broszury i czasopisma z dziwnymi ilustracjami kosmitów i ich statków, które potrafił wpatrywać się całymi dniami. To są zapowiedzi, twarzy i postaci, które widzenia odbierali Ludzie zbliżeni do antrowisu, dajemy to dlatego do obejrzenia, że jest to przyszłość, która również w najbliższym terminie i Państwa czeka. Są to postaci absolutnie realne, to nie są obrazki wymyślone, takie, takie formy ciał w kosmosie absolutnie istnieją i tacy, takie postaci mogą się Państwu zacząć już materializować w mieszkaniach. Dla tych osobników przejście przez ścianę czy przejście przez drzwi nie jest żadnym problemem. Czyli te dzisiaj fotografie, a jutro realne osoby, możecie, możecie gościć u siebie, u siebie w domu. Umieszczę u nas na jakichś Facebookach i Instagramach zdjęcia niektórych tych ilustracji. Niektóre są naprawdę. No, komiczne. <laughs> znaczy, niektórzy ci przybysze z kosmosu, wyglądają jak jakieś muminki. I, i naprawdę, znaczy no, tu jest to smutna historia, że, 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 no, no, że ktoś tak bardzo w to się wkręcił, ale no, naprawdę wygląda to, wygląda to bardzo niepoważnie, powiedziałbym. Mama Andrzeja wspomina, jak wraz z mężem zabrała syna do teatru na operę Nabucco Giuseppe Verdiego. Po pierwszym akcie chłopak uciekł ze spektaklu. Kobieta jest przekonana, że przeraziły go brodate postacie, podobne do tych z broszur no, Te postacie występowały po prostu w przedstawieniu. Pierwsza ewakuacja z ziemi została zapowiedziana. Przez Antrowis na 15 maja 1992 roku, tak jak mówiłem. Zaraz po niej miał nastąpić całkowity Armagedon. Nastolatek wziął sobie opowieści Mielnika do serca, będąc przekonany, że to on będzie wybrańcem, i zintensyfikował przygotowania. Przepowiednia, oczywiście, okazała się mylna, co doprowadziło Andrzeja do szału. Zniszczył część notatek, książek i materiałów Antrowisu. Zaprzestał też uczęszczania na spotkania stowarzyszenia. Jak twierdzi matka Andrzeja, niewykluczone jest jednak to, że ten wciąż utrzymywał kontakt z kimś z sekty, bo jego dziwne zachowania nie uległy poprawie. W ostatnich dniach lutego 1993 roku nastolatek czegoś panicznie się bał. Wpadał do domu z pytaniem, czy coś się stało, cierpiał na bezsenność i bóle brzucha. Całymi tygodniami Jadł wyłącznie mandarynki, twierdząc później, że i one są zatrute. Nie zdejmował też w domu okrycia wierzchniego, tak jakby chciał być gotowy do ucieczki. 1 marca 1993 roku wyszedł z domu do szkoły, mając przy sobie podręczniki, tak jakby no, jak, jak, jak co dzień. Do tej szkoły jednak nigdy nie dotarł, a ślad po nim zaginął. Matka Andrzeja odnalazła później wśród rzeczy swojego syna kasetę z wykładami Mielnika, gdzie ten mówił, tu cytat: Dziecko jest własnością kosmosu. Jeżeli jego dorobek indywidualny jest zagrożony przez rodziców, tradycje, religię, to dziecko znika, dostaje ochronę i opiekę, jest przenoszone w inną siatkę czasoprzestrzeni. Koniec cytatu. Wyobraź sobie, że właśnie rodzice najczęściej jak znajdują u nastolatku, to jakieś, wiesz, pornosy na kasecie czy coś. No. Tutaj, no. Pomimo śledztwa i starań rodziny nigdy nie udało się ustalić, co się stało z Andrzejem Cieleckim. Wciąż jest to zagadką. Jeszcze bardziej upiorna jest historia Bogusława T., pochodzącego ze Szczecina, choć mieszkającego od 1987 roku w Lubece wraz z żoną Julitą. Pan Bogusław, syn pracowników Pomorskiej Akademii Medycznej i WFISTA z zawodu, interesował się ezoteryką, bioenergoterapią i innymi niekonwencjonalnymi metodami leczenia. W 1993 roku mm, zafascynował się działalnością antrowisu i nawiązał kontakt z jego członkami w, w, tym, w tym samym roku. Miał wtedy 38 lat. Od tamtego czasu regularnie zaczął jeździć do Polski na spotkania organizacji. Rodzina była wtedy zdania, że pan Bogusław radzi sobie w taki sposób ze swoimi kłopotami i lękami. No to jest podobny mechanizm jak przy właśnie tym Andrzeju, że, że rodzina uważała, że to jest dziwne, że to jest może głupie, ale w jakiś sposób może to odstresowuje taką osobę, nie wiem, jest jakimś eskapizmem. Szybko jednak okazuje się, że udział w warsztatach mielnikowców tylko pogarsza jego stan psychiczny. Pani Julita wspominała tu cytat. Wracał kompletnie rozbity psychicznie, bolała go głowa, mówił: ratuj mnie. Gdy rodzina stara się nakłonić Bogusława do zerwania kontaktów z Antrowisem, ten przekonuje ich, że musi być gotowy na ich wezwanie. Rzekomo jest członkiem 13-osobowej grupy budującej statek kosmiczny. Po powrocie mężczyzny z październikowego spotkania w 1994 roku, rodzina jest w szoku. Ten jest przerażony. Tarza się po ziemi, wali głową w ścianę, krzycząc i płacząc, by udzielono mu jakiejś pomocy. Nie jest w stanie powiedzieć, co dokładnie ma na myśli. Na początku 1995 roku przechodzi operację kolana. Bardzo boi się jednak narkozy, twierdząc, że lekarze mogą być w zmowie z kosmitami i wytną mu zdrowe narządy. Żona prowadzi go wtedy do psychologa i ten stanowczo rekomenduje zerwanie wszelkich kontaktów z antrowisem. Zalecenie to jednak zostaje zignorowane przez mężczyznę. Bo ten 21 lutego 1995 roku wyjeżdża do Polski na spotkanie z członkami sekty. Wspomina m.in. o tym, że będzie się widział z jakąś elżbietą. Zabiegi, które będziemy robić właśnie całościowe, muszą być dokonywane poza granicą ludzi, miast, etc., etc. Być może, że zrobimy taki ośrodek na Pojezierzu. Jest pałac, którym PGR chce oddać, chcą niedrogo, bo to jest około 5 miliardów 5, to jest niedrogo. No na pokoje dwu- trzy osobowe na 200 miejsc to jest spory, spory pałac. I tam byśmy Państwu proponowali przyjazd na. I będzie mówili, usuniemy to, to i to. Zgadza się Panie? Proszę bardzo, na stół kiedy ciało leżące na, powiedzmy, przelewające się z leżanki czy ze stołu zaczyna kurczyć i kurczyć i kurczyć, kurczyć. Leje się ze stołu bardzo dużo. Dosłownie leje się wszystko. Są to złogi biologiczne. Komórki zgodnie z kluczem genetycznym zmuszają wszystkie energie do odtworzenia zgodnie z wzorcem. Ciało skręca, wygina. Nie ma, nie ma bólu, nie ma żadnych reakcji, które by człowiek odebrał jako lękliwe. Najczęściej ta dusza czy świadomość jest wyjęta, jest poza tym stołem operacyjnym, widzi ten cały proces. Ostatni raz widziany jest w Warszawie na dworcu kolejowym. Miał wtedy wsiąść do pociągu w drogę powrotną do Szczecina. Ojciec pana Bogusława najpierw sam rozpoczyna poszukiwania, zatrzymuje się na każdej stacji, przez którą przejeżdżał pociąg z Warszawy do Szczecina i wypytuje, czy nikt nie widział jego syna. Po tygodniu bezowocnych starań. Zgłasza zaginięcie na policję i, i idzie też do Jasnowidza. Słynne medium z Człuchowa twierdzi, że Bogusław prze, przebywa w, w sekcie, jest członkiem sekty i się umartwia. Do przełomu w sprawie dochodzi 20 kwietnia 1995 roku, gdy z Odry zostają wyłowione zwłoki mężczyzny, które zostają zidentyfikowane jako należące do Bogusława. Ciało ma obrażenia głowy, wskazujące na to, że ten padł ofiarą zabójstwa, jednak nie to najbardziej szokuje śledczych. Po zbadaniu zwłok okazuje się, że jeszcze za życia chirurgicznie wycięto mu jądra. Podczas śledztwa policjanci podążają tropem antrowisu. Dowiadują się też, że według publikowanych przez sektę broszur i książek statki kosmitów miały. Być napędzane ludzkimi organami, spośród których to właśnie męskie jądra miały, być, miały mieć taką szczególną wartość. Policjanci zdają sobie też sprawę, że do antrowisu należeli lekarze, w tym chirurdzy, którzy byliby w stanie dokonać takiej amputacji. Z czasem do śledczych zgłaszają się inne osoby, których bliscy mieli kontakt z sektą milnika i zaginęli w tajemniczych okolicznościach. Wśród nich jest też rodzina Andrzeja Cieleckiego. W śledztwo. Po pewnym czasie angażuje się też Urząd Ochrony Państwa. Temat podłapuje też prasa, inne media, rozpisując się yy, o działalności antrowisu. Po pewnym czasie w jednej z gazet pojawia się oświadczenie o takiej treści. Tu cytat: Nie mamy nic wspólnego z tragiczną śmiercią Bogusława T., z zaginięciami innych osób, handlem organami ani ubezwłasnowolnieniem ludzi. Nie stosowaliśmy hipnozy wobec żadnego z byłych członków Antrowisu, nie jest prowadzone postępowanie prokuratorskie, nikt nie jest poszukiwany przez policję. Tekst jest podpisany przez byłą prezeskę Stowarzyszenia Grażynę Grabowską. Podczas postępowania przesłuchany zostaje też sam Edward Mielnik, który twierdzi, że nigdy nie widział Bogusława T i nie miał z nim żadnego kontaktu. Co dziwne, skoro Bogusław jeździł na, na, na spotkania Antrowisu, które prowadził. Mielnik. Śledztwo, choć głośne, zostaje umorzone już 20 maja 1996 roku, a jego akta zostają zniszczone w roku 2009. Czyli no, śledztwo nie trwało za długo, skoro 20 kwietnia zostało wszczęte, tak? Więc no, rok i do widzenia. <laughs> Od czasu tamtych głośnych wydarzeń teoretycznie nieistniejący Antrowis wciąż funkcjonował dalej, publikując m.in. swoje książki Autorstwa Edwarda Mielnika oraz Ewy i Anny Mielnik. Ewa i Anna Mielnik to nie są wcale, to nie, to nie jest rodzina pana Edwarda Mielnika, tylko jego najbliżsi współpracownicy przyjmowali jego nazwisko. Jakby pokazując swoją podległość swojemu mistrzowi. Byli członkowie stowarzyszenia, albo promują swoje własne szurstwa, albo ugrzecznili swoją działalność i występują pod szyldami. Bioenergoterapeutów, naturopatów, hipnotyzerów i innych czarnoksiężników. Niektórzy podobno poszli w stronę bardziej coachingu i tego typu rzeczy. Jest cały artykuł na ten temat, gdzie jedna z kobiet zajmujących się coachingiem została zdemaskowana, jako ważna była członkini Antrowisu ślady tych ludzi nie trudno znaleźć w internecie sam Edward Mielnik nie działa już na pierwszym planie w żadnej z tych organizacji choć udało mi się dotrzeć do przekonujących dowodów na to że nawet on nie został ewakuowany na tą planetę Mirinda działa w internecie cały czas w mediach społecznościowych udostępniając jakieś różne szurskie pierdoły takie no, te filmy z żółtymi napisami głównie do dzisiaj nie wiadomo, kto stoi za zaginięciem Andrzeja Cieleckiego, kto stoi za śmiercią Bogusława T. oraz innych osób uczęszczających na spotkania sekty. Czytając różne wspomnienia osób mających kontakt z Antrowisem, niejednokrotnie można doświadczyć naprawdę gęsiej skórki. Choćby czytając wspomnienia pana Jana Piskorskiego z Częstochowy, który twierdził, że reakcją na delegalizację organizacji miało być planowane w Bieszczadach zbiorowe samobójstwo członków sekty. No, to byłby taki. No, stały punkt w, w podobnych klimatach, tak? Sekciarskich takich. Tak. No, hmm. Co hmm. ciekawe, wszelkie późniejsze reportaże i artykuły na temat antrowisu wskazują, że byli członkowie stowarzyszenia, ci będący najwyżej w hierarchii, są wyjątkowo niechętni udzielaniu wywiadów i komentowania swojej działalności sprzed lat. Tyle pocieszenia, że może chociaż trochę poszli po rozum do głowy i są świadomi tego, no jak wielkie debilizmy głosili. Na różnych forach i grupach można poczytać, że do dzisiaj w okolicach Ślęży regularnie zjawiają się grupy szukające różnych czakramów i innych czarów, marów. Niewykluczone więc, że to jacyś, można powiedzieć, pogrobowcy Antrowisu, podtrzymujący te świrologiczne wymysły Mielnika i jego ekipy. Nie chcę tutaj mówić konkretnie o jakichś konkretnych inicjatywach, bo nie mam na to jakichś bardzo przekonujących dowodów. Ale udało mi się znaleźć miejsca, w których organizowane są różne wydarzenia, powiedzmy, związane ze zjazdami różnych bioenergoterapeutów i tego typu rzeczy, które są organizowane przez byłych członków, przynajmniej wydają się być organizowane przez byłych członków Antrowisu. I zdają się być tym takim pierwszym stopniem kursu, po którym zostajesz wciągany gdzieś głębiej do, do jakichś rzeczy. Niewykluczone jest to, że gdzieś tam w jakimś ograniczonym zakresie Antrowis albo jakaś jego odnoga wciąż działa. Bardzo nie chciałbym usłyszeć za jakiś czas, że to jest prawda i że oni, no właśnie, krzywdzą dalej. Kolejne osoby. Ale tych około-coachingowych rzeczy to jest coraz więcej. Widziałem ostatnio na Twitterze, chyba nawet wczoraj taki popularny się stał taki ten filmik o. Rytuale płacenia, coś takiego. Widziałeś ten, fi ten filmik? Że taka ta, ta, ta pani opowiada o rytuale płacenia, że coś tam nie, 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 płaciła nie, nie, nie i, i olśniło ją, że nie miała limitów, a, 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 a można w banku zaznaczyć sobie suwakiem i zwiększyć swoje limity, jakby I, Aha, nie, nie. na własnym ciele. Kojarz, Znaczy, no, coaching też ma różne, różne twarze, nie? Czasami to faktycznie robią ludzie, którzy. Mają pojęcie o tych rzeczach, a czasami jest to właśnie zakrawa o takie szurskie różne teorie. Nie? Pewnie są ludzie, którzy są na to mniej lub bardziej wyczuleni. Ja na przykład jestem bardzo wyczulony i w ogóle dla mnie no nie bardzo do mnie trafiają te wszystkie coachingowe treści, i dla mnie to jest takie mocno niewiarygodne ale rozumiem, że komuś może to w jakiś sposób pomóc, no nie wiem, no, no są te słynne jakieś teorie przyciągania, nie, że jak myślisz o tym, że będziesz miał milion dolarów, to dostaniesz milion dolarów i ten, tylko to jest to właśnie przyciąganie, że musisz przyciągać jakby dobre energie, no, to, jest, no, to jest taki jest taki tylko, że taki I bardziej wygładzony, soft, taki soft. wygładzony, nie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że są ludzie, którzy na przykład interesują się na no jakimś, nie wiem, ziołolecznictwem, tak? Jadą na jakiś zjazd i są wciągani w tego typu rzeczy głębiej, nie? W jakieś kolejne szurskie teorie. A wydawać by się mogło, że od ziołolecznictwa, czyli czegoś, co jest zupełnie okej, okay, można powiedzieć, tak? Dopóki jest poparte nad nauką. Yy, można by powiedzieć, że od ziołolecznictwa do... Teorii o tym, że Jezus lata na statkach kosmicznych na planecie Mirinda, jest daleko, a się okazuje, że w wypadku antrowisu to była kwestia, wiesz, jakby kilku dni, kilku, nie wiem, jakichś tam stopni tajemniczenia, gdzieś tam ktoś cię zauważył, zaprosił, jechałeś i wiesz. Jest doskonały, naprawdę dokument. Możecie sobie go zobaczyć w całości. Jest to dokument, jest film dokumentalny, który się nazywa Bilet do Wieczności który został zrealizowany gdzieś, nie pamiętam dokładnie w którym, w którym roku, ale w latach 90. właśnie w, na zjeździe, na kursie Antrowisu w tej Sobótce Górce. To jest w takim pałacu i tam autentycznie przed kamerą ci ludzie, łącznie z samym Mielnikiem, opowiadają te wszystkie pierdoły. Nie? I i jak mi się uda, to spróbuję wyciągnąć część tych takich najlepszych smaczków i poprzeplatać moją, jakby, historię tymi jakimiś fragmentami audio z tego, z tego dokumentu. Ale polecam go w całości. On jest, jak sobie wpiszecie, albo wpiszecie antrovis w YouTube, albo wpiszcie sobie bilet do wieczności. Ten film dokumentalny trwa pół godziny i jest naprawdę. No, jest to po prostu esencja tej y, mielnikowskiej szurii, która była. I tam widać ludzi, oni mówią takie pierdoły, o których wam y, y, tutaj mówiłem, a ci ludzie po prostu brew im nie drgnie nawet nie. I są wywiady z tymi ludźmi, jak oni mówią, że y, u nich na podwórku wylądowało, wylądowali przybysze z Planety Atlantis, Regulus, czy Mirinda, czy coś tam. I że oni z nimi rozmawiali i przekazali im jakieś, nie wiem, szkice swoich. Statków i tak dalej. No, choroszcz totalna, nie? I to, że to miało jakieś takie poparcie tysięcy ludzi, w tym i, 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 i naprawdę w dużej mierze ludzi wykształconych, tak? To nie to, że gdzieś tam jakiś. No, no z ograniczonymi horyzontami, tak, brali. Tylko no właśnie, no przykładem są tutaj właśnie jacyś aktorzy, jacyś celebryci, politycy, ludzie, którzy, którzy naprawdę z sobą sporo reprezentowali i byli, e, mieli często status wyższe, wyższe wykształcenie, status społeczny, a mimo wszystko wchodzili po prostu w to bez większego jakiegoś zastanowienia i. I jest to naprawdę, naprawdę niesamowita, niesamowita historia. Jest w ogóle taka teoria, że Antrowis był trochę takim inkubatorem dla tych współczesnych różnych szurskich, szurskich sekt i, i stowarzyszeń, grup i tak dalej. Między innymi była taka znana sekta, może... Za jakiś czas też o niej opowiem. Niebo się nazywała. To też taka znana sekta, gdzie facet pod Lublinem bodajże, czy nawet w samym Lublinie, stworzył taką komunę, w której żył z kobietami. I Między innymi on był członkiem Antrowisu, ale też dużo takich szurskich projektów, jak projekt Heops, można sobie o tym poczytać. Czy, czy na przykład o Sanjaya, król Lechi, słyszałeś o nim? Nie. Taki youtuber, taki z brodą, gość w takiej czapce, dużo. A, dużej. tak, tak, <laughs> wiem. No, on to te, wiem. On też był w Antrovisie. No. Więc w dużej mierze Antrowis był trochę takim takim praszczurem całej tej takiej polskiej szurii, związanej z Wielką Lechią, z tego typu rzeczami, nie? I, I byłoby to śmieszne, gdyby faktycznie nie historie ludzi, którzy prawdopodobnie zostali w jakiś sposób skrzywdzeni, nie? Którzy, nawet jeśli Andrzej Cielecki i Bogusław Teco są historie niezwiązane z Antrowisem, to wydaje mi się, że sporo jest historii i ludzie wspominają, że na przykład musieli Chodzić na jakieś terapie związane z, ze stanami lękowymi, związanymi z tym, że, że byłeś cały czas jakby straszony, tym, że wiesz, że, że jeśli się nie podporządkujesz, to. To zostaniesz zniszczony, i, i tak dalej. No jest to, jest to koszmar. Jestem ciekawy waszych historii. Może ktoś z waszych jakichś znajomych czy bliskich ma coś do powiedzenia na ten temat? Bo faktycznie Antrowis, zwłaszcza w okolicach Wrocławia, był bardzo popularny i dużo ludzi kojarzy działalność antrowisu z tamtych czasów. Jeśli macie jakieś historie, jeśli, jeśli macie jakieś swoje przemyślenia związane z tym, to chętnie posłucham, bo. Naprawdę jest bardzo mało takich legitnych źródeł, które po których można by prześledzić faktycznie tę działalność, więc jeśli macie jakieś swoje, swoje własne przemyślenia i, i, i historię, to, to bardzo chętnie posłucham, co, co o tym sądzicie. Prowadziliśmy trochę w taki nastrój, ten za tym naszym odcinkiem wspólnym o teoriach spiskowych, które będzie to powtórzyć trochę. Bo... Tak, myślę, że myślę, że tak. No, no trochę tutaj, no było sporo świrologii. Myślę, że nawet no. więcej niż w tym moim, w tej mojej pierwszej historii, która była świrologiczna. Ten, z tym McCartneyem coś jest, coś jest na mm. rzeczy. Ale tutaj, tutaj to jest taki odjazd, że mm. naprawdę. Masz tam jakieś takie elementy zawahania wobec tej teorii całej? E, z McCartneyem? Nie, wo, wobec tego, że, że wiele osób przyleciało na Ziemię z Atlantis. E, tak, mam, jestem, ma, ma, scepty jestem scepty sceptyczny. Jestem okay. takim niewiernym Tomaszem. <laughs> <Okay. laughs> Jakaś... no, opowiadałeś o tym z takim, takim przekonaniem, więc nie, nie wiedziałem, <laughs> czy to jest maska. Stara starałem się jak mogłem. E czy wiesz, Planeta Mirinda brzmi, jakby ktoś kminił, jak tu wymyślić jakąś taką tajemniczą nazwę. Tak, tak, tak. I, I wtedy może w tych latach 90. -tych jeszcze Mirinda był czymś takim egzotycznym. <laughs> tak brzmiała, wiesz, tak jak właśnie Atlanta, Regulus, coś ja, tam. No, no, no. no ale, ale to jest takie coś, coś na zasadzie, no, że w sklepie zobaczyłeś coś i nie nie. <laughs> Ale mieli... to tak jak, nie, tak jak nie, niektórzy wśród bogów greckich mogli do Mestosa wymyślić na cibu, nie, jakimś. No to <laughs> tak. trochę na takiej zasadzie. No, 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 no naprawdę jestem ciekawy, i czy, czy, czy teraz ten, ten, czy ci ludzie się z tego śmieją, czy, czy jakie mają w ogóle przemyślenia na ten temat, bo, bo widać, że ciągle jakby idą w tę stronę, nie? To znaczy, dużo ludzi. Tych związanych z Antrowisem wciąż się zajmuje jakimiś takimi dziwnymi rzeczami. Jestem ciekawy, czy to wciąż jest, czy oni wciąż w to w jakiś sposób wierzą, czy jakby zupełnie to wyparli. Jeśli macie jakieś swoje doświadczenia z tym związane, to bardzo chętnie posłucham. Bardzo chętnie, bo, bo zafascynowała mi historia Edwarda Milnika i ludzi, którzy, którzy uwierzyli, że, że koniec jest bliski i że. Wystarczy tylko. Uciąć sobie jądra, wpakować je do statku kosmicznego i odlecieć na planetę Mirinda i wszystko będzie dobrze. Tam się odrodzisz w ciele 25-latka, nie chyba? Tak. Mężczyźni 25, A kobiety, kobiety 20 lat. No, no jestem, jestem no byłem. Byłem całkowicie zafascynowany tą historią, muszę przyznać. I zryła mi ona beret naprawdę, naprawdę solidnie. Mam jedną z publikacji Edwarda Mielnika w PDF-ie, więc jeśli ktoś chce, to, to chętnie Wam udostępnię, ale, ale naprawdę na własną, na własną odpowiedzialność, bo jest to szuria po prostu wysokich lotów, nie? Tak jak nie sprawdził się tutaj socjalizm, tak samo nie sprawdzi się system kapitalistyczny. Wszystko to, co jest wymyślone poza tym terenem, nigdy tutaj nie znajdzie zastosowania. Dlatego my musimy stworzyć, wymyślić nowy właśnie system, nawet i sterowania państwem. Zorganizujemy to wszystko i będziemy sobie po prostu spokojnie żyć. Bez, bez zbędnych cierpień, bez jakiejś szarpaniny z życiem prowadzimy naturalną sprawiedliwość i prawa kosmiczne pomiędzy nas i wtedy znakomicie się dogadamy, z tym, że trzeba będzie stworzyć troszeczkę inną strukturę, opartą właśnie na hierarchii kosmicznej. Jeśli ktoś jakby odmówi temu wyższemu, wyższemu w tej hierarchii, który jest odpowiedzialny za całość, natychmiast zostanie wyeliminowany. Nasz podcast powstaje przy wsparciu patronów. Bardzo Wam dziękujemy. Jeżeli Ty też chcesz dołączyć do tego fantastycznego grona i korzystać z dobrodziejstw przysługujących, wspierającym, takich jak choćby tajny serwer Discord, dzięki któremu możesz być z nami w stałym kontakcie, to zapraszamy. Zajrzyj pod adres patronite.pl ukośnik. No nie gadaj. Dzięki. Dzisiaj w mojej historii przeniesiemy się w podobne, bo tych za oknem zimowych warunków atmosferycznych, meteorologicznych, to jest mniej więcej ten sam okres, który widzimy za oknem, tylko czasy są bardzo oddalone, bo do 1957 roku i tutaj się pierwszy raz nie zgraliśmy, bo też mam kalendarium, znaczy zgraliśmy się tak naprawdę, zawsze było tak, że jedna osoba miała kalendarium, druga tak, tak, tak. osoba nie miała, ale też zobaczyłem 1957, nie kojarzę, żeby był wcześniej, więc tak... Zgodnie z tradycją w ekspresowym trybie, takich kalejdoskop zdarzeń, w dniu 27 stycznia odbywa się pierwsze losowanie totolotka. Po zaledwie dwóch dniach od tego 27 stycznia, czyli od tego losowania totolotka, w dniu 29 stycznia powieszony zostaje seryjny zabójca Władysław Mazurkiewicz. 2 marca założony zostaje Polski Związek Podnoszenia Ciężarów powstaje... To jakoś późno strasznie. Bardzo późno, ale w tym samym roku, z tego co dobrze kojarzę, nie zapisałem sobie tego w notatkach, ale wydaje mi się, że też polski związek rugby powstał, więc to jest bardzo takie dziwne, że rugby powstał w tym samym czasie. Wydawałoby się, że rugby rzeczywiście trochę później, nie? Ciekawe. A to jednak jest, 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 ten, jest, jest ten sam rok. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to powstaje MKS Flota Świnoujście. Do tego Hutnik Warszawa czy Górnik Konin. 11 października skonstruowano pierwszy prototyp jednoosiowego ciągnika ogrodniczego Ursus C308. Na świecie premierem ma film 12-gniemnych ludzi. O, świetny film, mówię. Dokładnie. Rozpoczyna nazywać, nada, nadawać telewizja węgierska, tak dla odróżnienia dobrego filmu. Spodziewałem się, że telewizja węgierska to nie jest jakiś najwyższy poziom nadawania telewizji. Bundestag uchwala ustawę o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. ZSRR wystrzeliwuje pierwszego sztucznego satelitę, Sputnik 1. Jeżeli chodzi o osoby, które urodziły się w tym czasie, to był to między innymi znany polityk i uczestnik jednego z najpopularniejszych rajdów piłkarskich na polskim YouTubie, czyli Ryszard Kalisz. Tak, jakby ten filmik ma w sobie tyle jakby emocji, że mógłby go nakręcić, na przykład Spike Lee, który też się urodził w tym samym roku. Uwielbiam ten ride. Ten, ten, ten ride jest, jest fantastyczny. Tam jest wiele zwrotów akcji, tak? Już myślisz, że już jest koniec, tak? tam się ten karny pojawia. Oczywiście, czy go dogoni, czy go nie dogoni. No tam jest wszystko, tam jest wszystko w tym filmie. Do tego rodzi się też inny polityk, który jest przez pół kraju tak naprawdę teraz kochany i przez drugą połowę znienawidzony, czyli Donald Tusk. Do tego wspaniały aktor Daniel Day-Lewis, też polityk Witold Waszczykowski, pisarka Katarzyna Grochola, muzyk Grzegorz Ciechowski z Republiki, kompozytor Hans Zimmer, ten Adam Nawałka, czy marszałek Sejmu Elżbieta Witek. No proszę. Wśród osób, które zmarły, Zawsze lepiej trochę ograniczać do jakiejś krótszej listy, bo to jednak trochę smutniejszy temat. No ale takim kronikarskim obowiązkiem odchodzi Christian Dior, założyciel jednego z największych domów mody. Czy George Mackenzie, wspaniały zapaśnik z Wielkiej Brytanii, uczestnik czterech Igrzysk Olimpijskich, na którym najlepszym rezultatem było pechowe czwarte miejsce. Ale bardzo dobry zapaśnik z Wielkiej Brytanii. Ale wracając do historii i szybkim krokiem wędrując do Krakowa. Trasa biegnąca wzdłuż brzegów Wisły pod Wawelskim Bulwarem jest idealnym miejscem na romantyczny spacer. Pewnie dlatego student drugiego roku medycyny udał się tam na miłosne podboje wraz ze swoją sympatią, niedawno poznaną uczennicą technikum laborantek medycznych. Przy betonowych schodach zobaczyli stary, po-austriacki bunkier, który w pewnym okresie służył jako magazyn, a później stał się miejscem spotkań młodych ludzi. Takie idealne miejsce schadzek, odizolowano innych, gdzie można zacząć wymieniać pierwsze pocałunki. Przez uchylone drzwi weszli do środka, już po pierwszych krokach dziewczyna krzyknęła przerażona, a pod stopami wyczuła leżącego człowieka. Było ciemno, więc chłopak szybko nie wiedząc tak naprawdę co przeraziła jego partnerkę zapalił zapałkę. W jej świetle uszeli młodego człowieka z podrażniętym gardłem. Leżał na plecach, obficie krwawił, ale nie dawał już znaków życia. Także z tej całej randki nie doszli kochankowie, szybko opuścili bunkier i czym prędzej udali się na komendę, gdzie opowiedzieli o swoim dość niepospolitym odkryciu. Na miejscu funkcjonariusze ponownie zostali panujące wszędzie ciemności, które uniemożliwiały dokładne zbadanie wnętrza bunkra i jego najbliższego otoczenia. Zdołano tylko stwierdzić, że przed bunkrem przechodziło wiele osób i śnieg był roztopiony. Tak naprawdę śnieg można było tylko ujawnić na, na, na samych zboczach. Kilkanaście metrów od wejścia znajdowała się wypalona trawa, ślad niedawno wygasłego ogniska. Rankiem na miejsce przybyli eksperci i dokładniej obejrzeli bunkier, którego podłoga zasłana była butelkami po winie, papierami, gazetami, dopałkami papierosów, cegłami, jakimiś większymi kamieniami. No jako urbek to wiemy, jak wyglądają takie miejsca, nie? czyli najczęściej właśnie gdzieś, gdzieś. Butelka musi być, tak? Wiele tych butelek, jakieś śmieci, papiery. No byliśmy też tak, na takim uglazie, o którym nie wspominać, jak otworzyliśmy jedne drzwi do jednego pokoju, tak? Więc, więc porozbijane szkła to nie jest najgorsza rzecz, którą można napotkać. No ale spośród tych, z tych cegieł, na jednej z nich znajdowały się przylepione włosy. Z ukształtowania plamy krwi, dających się odnaleźć i rozprysków, starali się otworzyć modus operandi. Ich zdaniem morderca najpierw zadał cios narzędziem o tępych krawędziach i to najprawdopodobniej była cegła, do której przylepiło się kilka włosów, a następnie w chłopcu gardło. Prokurator, który objął prowadzenie śledztwa, pamiętał o podobnym przypadku z 1928 roku, kiedy to w gladebrach znaleziono ciało równie młodego człowieka z podrażniętym gardłem. Morderstwo to przyczyniło się do rozwinięcia badań śladów krwi i jej grup. Prawdopodobny sprawca, kolega zabitego maturzysty Hausman miał wyraźnie poplamione krwią obuwie, koszule i rękawy płaszcza. Nie skazano go tylko dlatego, że nie potrafiono ustalić czy środek krwi na ubraniu miały cechy grupowe krwi zamordowanego. Sprawa ta stała się takim przyczynkiem do kolejnych zmian i postępu w zakresie badań kryminalistycznych. Wtedy już byłoby Pewne, że podejrzany, u którego znaleziono by obuwie poplamione krwią, nie miałby szans obrony, gdyby krew ta była identyczna z krwią zamordowanego. A przypominam, że mamy dopiero 1957 rok, czyli totalnie wczesny Gomułka. Bo Gomułka, 1956 rok bodajże, z tego co kojarzę z historii. Tutaj należało jednak zacząć od podstawowych czynności, czyli ustalić tożsamość mężczyzny, którego zwłoki odnalazła parka. Okazało się, iż był to młodzian, który przed niespełna rokiem ukończył szkołę średnią i podjął swoją pierwszą pracę. Pochodził z małego miasteczka, więc szukał niedrogiej i skromnej stacji. Znalazł taką przy ulicy krakowskiej i tam zajmował łóżko w sześciosobowym pokoju. Mieszkało z nim pięciu młodych robotników, a po kilku miesiącach sprowadził się na krótko wnóch właścicielki o imieniu Jerzy. Ryszard, którego odnaleziono w nieszczęsnym bunkrze, był bardzo spokojnym i dobrym chłopcem. Falono go za pracowitość i oszczędność. Przez trzy miesiące odkładał na zegarek i kupił sobie złotego Schaffhausena. Był bardzo lubianym gościem, z nikim się nie kłócił i nie awanturował. Przy zwłokach nie znaleziono złotego zegarka. W mieszkaniu wśród rzeczy zamordowanego również. Zatem łatwo było założyć, iż motywem zbrodni był rabunek. Przeprowadzone wywiady zmierzające do ustalenia zwyczajów charakteru ewentualnych konfliktów, jakie mógł być zaplątany Ryszard, potwierdziły, że sprawcy mogło chodzić jedynie o zdobycie zegarka, którego cena wynosiła wówczas 10 tysięcy złotych. O zegarku tym wiedzieli współmieszkańcy stacji przy ulicy Krakowskiej, a także najbliżsi koledzy z pracy. Prokurator polecił zebrać wiadomości o jednych i o drugich, a jednocześnie ustalić, kto jako ostatni widział Ryszarda żywego. Wydał także postanowienie o przeprowadzeniu przeszukania stacji i kilku innych pomieszczeń. Funkcjonariuszom MO nakazano uważnie przyglądać obuwie, czy nie nosi ono śladów mycia albo też zabarwień krwią. Szczegółowemu badaniu podano całą odzież wnuka właścicielki mieszkania, 30-letniego tapicera. Nigdzie nie pracującego, nałogowego alkoholika, szczególnie gdy, gdyż okazało się, że kilkukrotnie krano go już za kradzieże, które popełniał, aby zdobyć pieniądze na wódkę. Też taki klasyk wśród klasyków, ustalono że kiedyś przywłaszczył sobie garnitur o wartości ponad 2000 zł, a sprzedał go za 150. Inni współlokatorzy stancji nie mieli tak bujnej przyszłości kryminalnej. Kilku z nich często zaglądało do kieliszka, ale mogli się także dłużej obyć bez alkoholu. Ponadto pamiętajmy, że byli to w głównej mierze pracownicy budowlani, a jakby ciężko pozbyć się tego stereotypu, szczególnie ówcześnie, także. Że jednak robotnicy to często byli smakosze bianko czy złotego nektaru i często to tak pozostało. Dwaj z nich przyznali, iż późnym popołudniem, na krótko przed tragicznym wydarzeniem, spotkali się z Ryszardem. Spotkanie to było przypadkowe i brał w nim udział również ów tapicer, czyli Jerzy, czyli wnuk właścicielki stacji. Postanowili wówczas napić się po szklaneczce wina. Przeprowadzili natychmiastową składkę i kupili dwie butelki. Zawsze też mi się podoba, że oni, wiesz, postanowili szklaneczkę wina sobie wypić, ale jednak kupili dwie butelki, to zawsze jest fajne takie. Jest ten, ten dowcip tak w formie filmiku, nie? że ktoś tam mówi: kup dwie, kup dwie. Nie? Tak, tak, tak. Że ktoś kupuje na moją odpowiedzialność dwie orężady i tam ileś skrzynek wódki. No i trochę to tak wygląda. Do tego postarali się także o szklankę. I ta szklanka bardzo mnie zainteresowała, bo tą szklankę stworzyli ze słoika po musztardzie. I w ten no. sposób weszli do najbliższej bramy gdyby to z Ciekawe, To tak wtedy miało leki, taki leki musztardowy posmak. Ja też się zastanawiam, czy taka, wiesz, zależy też jaka musztarda, nie? Czy jakaś taka, wiesz, francuska na przykład, czy czeską jakąś musztardę. Czy to, bo to wiadomo, każda musztarda ma trochę inny smak też. Ona inna, in... No tak. Czy, czy na znaczy... przykład do takiego czerwonego wina, takiego wytrawnego bardziej by pasowała chyba francuska jakaś taka musztarda. Szczerze jak mówiąc... myślisz, jaka musztarda by pasowała do. Szczerze mówiąc, nie jestem smakoszem musztard. No, ale jakbyś i... takie jakieś dostał, jakieś no. wiesz Primitivo na przykład. To coś primitivo. Albo Dijon, Dijon. Dijon, Dijon. Dijon, Dijon. no. Dijon. Myślę, że musztarda Dijon. Sarebska, to, to, to nie wiem do czego. Bo jak ale... to. Jak to ojciec mojego kolegi mawiał musztarda saperska? saperska. No tak, no to może być saperska wtedy. To wtedy ale no ta, taka saperska to bardziej do takiego, no nie wiem, do jakichś komandosów pewnie, czy do jakichś takich no. amaren bardziej, nie? To, tak, tak, tak. Do wina z Maryjką, o może, coś, tak, coś, tak. Taka, coś, coś w tym stylu. Taka, yy, no, takie survivalowe wina bardziej. bardziej. Dokładnie. No ale po skończonej libacji towarzystwo rozdzieliło się na dwie grupy. Ryszard, czyli przyszły denat wraz z Jerzem poszli w lewo, w stronę ulicy Skawińskiej i Mostu. A reszta w prawo do centrum miasta. Jeden ze świadków stwierdził, że kiedy przeszli już jakieś kilkadziesiąt metrów, on obejrzał się i widział Ryszarda wraz z Jerzem w pobliżu miejsca, w którym znajduje się bunkier. Było to dość istotne obciążenie i w końcu dało się wskazać choć jednego podejrzanego. Prokurator zainteresował się także śladami ogniska w pobliżu bunkra i wkrótce dowiedział się, że rozpalili je chłopcy z pobliskich domów. Dotarł do nich i porozmawiał o wydarzeniach z tamtego wieczoru. Chłopcy opowiedzieli mu niezwykłą historię. Kiedy wieczorem bawili się przy ognisku, zbliżyło się do nich trzech mężczyzn. W środku szedł niższy, a po bokach jednakowo wysocy. Niższy podszedł do ogniska i powiedział im, aby nie rozkopywali żaru, bo ogień może zagrozić zabudowaniom. Wyżsi odeszli wtedy w kierunku schodów, ale po chwili wrócili, wzięli pod ramiona tamtego i mimo oporu wciągnęli go do bunkra. Chłopcy wystraszyli się całej sytuacji i uciekli do domów. Dalszy przebieg wypadków zrelacjonował najdokładniej jeden z chłopców, który podobno nie poszedł z innymi do domu i schował się za balustradką. Stamtąd widział wejście do bunkra i tak jak on opowiada cytując, widziałem jak wyszli z niego ci dwaj wyżsi. Zaraz za nimi ktoś się czołgał. To był ten niższy. On się czołgał na skarpę po śniegu i z niego leciała krew, bo miał podrżnięte gardła. Cały śnieg był czerwony. Ale ci zobaczyli go, złapali za ręce i wciągnęli do bunkra. Potem drzwi zadrutowali, żeby on nie mógł wyjść i poszli. A prokuratorowi nie było do końca do śmiechu i jakby wcześniej był na miejscu tak? i widział śnieg na skarpie, na którym jakby nie było żadnej kropli krwi, dlatego wstrząsnął chłopcem, żeby ten nie fantazjował i mówił prawdę, bo to poważna sprawa, jednak niewiele niewiele to zmieniło. Wiadomo, to, to byli młodzi chłopcy, bodajże 11-letni, to był chłopak, więc sam jest, była bardzo duża możliwość, tak, że on konfabuluje po prostu, że to jest związane z tym, że gdzieś tam coś wymyślił. Tak? Jakaś tam fantazja, fantazja w jego głowie zagrała, ale wiele rzeczy mogło być rzeczywiście prawdą, jednak samej wartości dowodowej te zeznania jakiejkolwiek nie miały. Także zeznania 11-letniego 11 chłopca, który mógł widzieć sprawcę, były. Po, po, szczególnie po tej opowieści o czołganiu się trupa, niemożliwe do, do przyjęcia. Prokurator włączył je do materiałów zgromadzonych w śledztwie, ale nie powołał chłopców jako świadków na rozprawę. Zastanawiało go jednak to, iż chłopcy bezbłędnie wskazali w przedstawione im tablicy ze zdjęciami szeregu osób, iż niższym mężczyzną był Ryszard, a jednym z wyższych, którzy go wciągnęli do bunkra Jerzy, którzy to razem wracali z tej libacji w bramę. Kim był natomiast ten trzeci, nie wiedzieli. Także tak ważni świadkowie nie mogli się niestety liczyć. Przeciwko tapicerowi Jerzemu, jak wspomniałem, przemawiał wiele poszlak. On sam nie przyznał się do wspólnej libacji z dnia 26 lutego. Między warstwami podeszły jego obuwia znaleziono kilka źdźbeł, trawy, która mogła pochodzić z randomowego parku. Mogła jednak także wcisnąć się w podeszły wtedy, gdy ciągnął Ryszarda do bunkra. Udowodnienia tego mogli podjąć się tylko coś wybitni botanicy, a botanika. Nie miała w tamtych latach większych sukcesów w tropieniu przestępców, a jej włączanie się do kryminalistyki odbywało się dość wolno. W przypadku morderstwa w bunk 6 była trawy, nie można było w ogóle podać jakimkolwiek dokładnym badaniom, bo to cały czas zaznaczam dopiero rok 1957. Podejrzany pozornie ułatwił pracę prokuratorowi i po kilku dniach zaprzeczył, jakoby wtedy spacerował sobie w, po oddalonym od miejsca zdarzenia parku. I jak wyjaśniał podczas kolejnego przesłuchania, ja powiem prawdę. Chciałem to na początku zataić, ale widzę, że to nie ma sensu. Mówiłem panu o tym spacerze w parku, dlatego że chciałem uniknąć kary za włamanie. Za co zdziwił się prokurator? Prokuratora postawiła wam zarzut popełnienia morderstwa, nie włamania. No tak, wiem o tym, ale ja z tamtym morderstwem nie mam nic wspólnego. Z Ryszardem nie widziałem się tego wieczoru. Ja wtedy wybrałem się na skok, czyli włamanie. I podejrzany dokonał tego włamania? Gdzie i do jakiego lokalu? Do sklepu przy ulicy Siennej, przy rynku głównym. Tam wybiłem szybę, była wtedy siódma, może nawet przed siódmą. I ukradłem dwie czekolady, wino i jakieś herbatniki. Ale skok! <głos> <głos> skok! A czego ty się spodziewałeś? Ja nie wiem, skok! W <noise> poprzednim odcinku mówiłem o skoku. Nie tam. Ale ostatnio ten ostatnio też trafiłem na jakiś stary odcinek 997 mhm. i też było tak budowane napięcie właśnie napadu na jakąś y, bogatą y, kobietę, która mieszkała gdzieś tam w jakiejś miejscowości, była uważana za bogatą i ukradziono jej ileś tam pęd kiełbasy, tyle <laughs> i tyle mięsa jakiś w ogóle. Y, Głównie łupem padło mięso, więc, więc no, może wtedy takie skoki były. No. Nie, nie wiem, jak w tamtym okresie wyglądało w ogóle wyposażenie sklepów, jakby, jak bardzo był wyposażenie. Nie, więc... no pe pe pewnie tak, no, pewnie był problem z dostępnością jakiegoś jedzenia, więc no. No dwie czekolady, wino w sensie... jakieś chrobaczniki, no to rzeczywiście nie brzmi zbyt. Rzeczywiście jak nie wiem. Jak, jak napad było... na jakąś. <g ownership> ale może było tak, że no nie każdy mógł sobie na to pozwolić i dlatego, dlatego no wciąż było to jakimś skokiem. Można tak? no, to tak, wiesz, można to tak. Rzeczywiście można to tak nazwać. Sensu stricte to jest włamanie, tak? Nie, no oczywiście, że tak. Jakby... A czy, a czy ukrad dwie czekolady i wino, czy tam wiesz, cały, cały worek klejnotów, no to. Chociaż jest. Yy... Teraz jest coś takiego, że do jakiejś tam kwoty, no to jest, powiedzmy, jako, yy, jako wykroczenie. Tak? Nie, nie, nie. Wykrocze, wykroczenie masz. Ale czyn, nie, nie, nie. Czynem przepołowionym są dwa czyny przepołowione. Czyny no. przepołowione to jest albo kradzież Aha. i masz te 500 zł, granica. No, no, no. Czyli poniżej, czyli 500 zł i wszystko niżej to jest wykroczenie. No. A 500 zł i jeden grosz i wszystko wyżej to jest przestępstwo. I tak, no, tak. samo z uszkodzeniem mienia. No nie? ale przy włamaniu już to nie Przy działa. włamaniu może być tak naprawdę, <grym> wiesz, je, je, za złotówkę coś. Może u... za złotówkę Albo coś. Albo nic nie Może samo może się włamałeś już jest. Tak, no, są, dochodzi do takich absurdów typu na, na przykład czynem przepołowionym też nie jest oszustwo, tak? Więc jako oszustwo też można kwalifikować Przekleić na przykład, metkę w sklepie. Przeklejenie metki w sklepie, ale można też na przykład naklejenie, wiesz, naklejenie kartki z arbuzem, wiesz, ceny, nie wiem, ziemniaków na arbuza, na przykład, bo wychodzi taniej. Zuważasz w markecie dokładnie, wiem, winogrona i dokładnie. podłożysz palec, żeby było. No, no tak, no i mimo że jakby... Zarobisz na tym 5 groszy, tak? No to możesz odpowiadać z kodeksu karnego. Ty jesteś tak? hochsztaplerem. I, I tacy są, i tacy są. Więc, yy, więc tak, więc włamanie tutaj jakby dwie czekolady, wino, jakieś herbatniki, jakby mógł sam, samą czekoladę jedną, i tak samo by było to. Bo, bo czy, tak samo byłoby to włamanie. A czy nazywamy to skokiem, czy nie? No on sam nazwał to skokiem, więc dla niego musiałoby to być naprawdę. Coś poważnego. Kończąc, postanowiłem się teraz do tego przyznać, bo pan prokurator niesłusznie mnie podejrzewał morderstwo, a ja jestem niewinny w sprawie Ryszarda. Ku zdumieniu prokuratora rzeczywiście znalazły się materiały dotyczące włamania do sklepu przy ulicy Siennej. Nieznany sprawca wybił szybę wystawową, skradł wino, kilka tabliczek czekolady oraz herbatniki i inne słodycze. Meldunek brzmiał następująco. Między godziną 21 a 22 niezidentyfikowany osobnik rozbił szybę wystawową w sklepu cukierniczego przy ulicy Siennej i skradł z wystawy kilka artykułów. Wystawę zabezpieczono i powiadomiono kierownika sklepu o włamaniu. Jakby nasuwa się, jakby pytanie, też, dlaczego w meldunku wspomina się o tej 21 i 22, jakby dlaczego ten krótki, tak, jakby czasokres. Okazuje się, że przed godziną dziewiątą przechodził tam patrol i jakby wszystko było w porządku, a ta ulica jest dość ruchliwa i trudno byłoby nie zauważyć śladów włamania, no bo wiadomo, przy rozbiciu szyby wystawowej no to no, no zrobisz trochę, trochę hałasu i, 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 i trochę bałaganu. Zatem dość łatwo udało się prokuratorowi uporać z manewrem Jerzego i mógł powiedzieć, że co prawda przyjmuje jego przyznanie się do włamania, lecz jakby nie o tej porze, jaką on podał, i tak naprawdę nie usprawiedliwia go to od ewentualnej odpowiedzialności za, za morderstwo Ryszarda. Z zakładu medycyny sądowej w tym okresie nadeszła zaskakująca ekspertyza. Po zbadaniu zwłok, a także po przeprowadzonej analizie krwi Denata, lekarze i analitycy stwierdzili, że Ryszard otrzymał dwa śmiertelne, niezależnie od siebie ciosy. Jeden narzędziem o tempej krawędzi w tył czaszki. Cios ten włamał pokrywę i spowodował wylew krwi do mózgu. Drugie, równie śmiertelne, to podeżnięcie gardła. Ofiara niejako, jakby, no jest jakby absurd tego określenia, została jakby zabita dwa razy, tak? że jakby ten drugi cios też byłby śmiertelny, gdyby ten pierwszy nie został zadany. We krwi Denata nie stwierdzono obecności alkoholu, co wydawało się niemożliwe, skoro świadkowie wyraźnie zeznali, że wraz z nim i Jerzym wypili dwie butelki wina. Zwrócono się ponownie do ekspertów o odpowiedź na kilka szczegółowych pytań związanych ze śladami po użyciu alkoholu przed śmiercią. Ale dowiedziano się wyłącznie, że trudno sformułować stanowczą odpowiedź, jeśli nie ma się takich danych jak np. waga ciała Denata oraz wiadomości na temat jakiej potrawy tego dnia spożył i jaki czas upłynął od konsumpcji do momentu zgonu. W takiej sytuacji, opierając się na zeznaniach współlokatorów Jerzego oraz jego niepewnym alibi, prokurator. Przedstawił podejrzanemu kolejny raz swój pogląd na przebieg wydarzeń i zaproponował przyznanie się. Co, jak powiedział, mogłoby być dla sądu okolicznością łagodzącą. Podejrzany jednak nie miał zamiaru zmieniać swojego stanowiska i w ten sposób został skierowany akt oskarżenia, jakby bez, bez przyznania się samego Jerzego na, na protokół. Kiedy ten akt oskarżenia przeciwko niemu wpłynął do sądu i wyznaczono mu obrońcy z urzędu, oświadczył, iż. Będzie bronił się sam. W Sądzie po odczytaniu akt oskarżenia zarzucającego mu zabójstwo wyjaśnił, iż z tą sprawą nie ma nic wspólnego. Jeśli chodzi o zeznania świadków, którzy twierdzili, że pili wino w bramie, to mówił, iż rzeczywiście takie wydarzenie miało miejsce. Zapytany dla potwierdzenia czyli pił pan wino w bramie na Kazimierzu razem z Ryszardem i wymienionymi świadkami odpowiedział: Tak, wysoki sądzie piliśmy, ale to nie było 26 lutego to było kilka dni wcześniej. To, to, to mi od razu zwióz, połączyłem się to zaraz jakby ze słynnym memicznym przesłuchaniem Sławka i Jadka. No, dokładnie, dokładnie, dokładnie. mam ten sam vibe. Od razu, nie? Od razu, od razu, na, od razu wchodzi do głowy ten, ten, ten tekst. Nie, panie, to... No, także on powiedział, dokładnie nie pamiętam, ale to na pewno nie było wtedy, bo ja w tamtym dniu zrobiłem skok na sklep, a myśmy pili dwa albo trzy dni wcześniej. No. Więc dosłownie vibe Sławka i Jadka. Sąd przesłuchał świadków, potwierdzili oni swoje poprzednie zeznania. Ponieważ jednak od dnia zabójstwa do dnia rozprawy upłynęło kilka miesięcy, na pytanie czy mogą stanowczo stwierdzić, że spotkanie ich czwórki nastąpiło 26 lutego, zawahali się. Sąd wezwał do złożenia zeznań również owych chłopców, którzy bawili się przy ognisku. Potwierdzili oni swoje poprzednie relacje. Twierdzili zgodnie, że widzieli trzech mężczyzn wchodzących do bunkra. Jeden z nich nadal upierał się, że zza balustrady dokładnie obserwował drzwi wejściowe i zobaczył dwóch wyższych mężczyzn wychodzących stamtąd, a po chwili pełzającego rannego. Nie można było potraktować zeznań chłopców poważnie i nadać im, jak wspominałem, rangi materiału dowodowego. Czas jednak pokazał, że po, przy odpowiedniej interpretacji ich zeznań można było rozwiązać tą zagadkę, ale jednak w chwili prowadzenia rozprawy przeciwko Jerzemu nikt nie pomyślał o tym. Sędziowie postanowili natomiast wyjaśnić do końca sprawę picia alkoholu przez Ryszarda. Dwaj świadkowie uporczywie twierdzili, że do godziny siódmej wieczorem pili z nim wino, że kupili dwie butelki i że odbywało się to niedaleko ulicy Skawińskiej. Obciążali tym samym Jerzego, który według ich relacji poszedł z późniejszą ofiarą w, w kierunku bunkra. Ponieważ zakład medycyny sądowej wykluczył obecność alkoholu we krwi denata sformułowano pod adresem Instytutu Ekspertyz Sądowych następujące pytanie: czy ujemny wynik badań krwi na zawartość alkoholu wyklucza iż dawca tej krwi wypił chociażby najmniejszą jego ilość? Delegowany przez Instytut chemik toksykolog stawił się przed sądem i stwierdził: gdyby denat spożył nawet niewielką ilość alkoholu w jego krwi stwierdzono by przynajmniej jego śladową obecność. W tej sytuacji sąd odrzucił zeznania obu świadków i uniewinnił oskarżonego. Prokurator nie zaskarżył wyroku, gdyż nie posiadał żadnych nowych dowodów ani argumentów przemawiających przeciwko takiej ocenie sądu. Wyrok uprawomocnił się i Jerzy opuścił więzienie po odbyciu kary za włamanie. I na tym można by w sumie zakończyć tą historię, jednak epilog sprawy rozegrał się po kilku latach w Bydgowskim więzieniu. W mieście tym w 60-tych latach popełniono ohydny mord na dzieciach bogatego kamieniarza. Tym rzeźbiarzem był Piotr Tiebler i historię z tym związano można w spokoju opowiedzieć tak naprawdę w jednym z kolejnych odcinków, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawa historia, jednak jeżeli ktoś, ktoś jest bardzo ciekawy już teraz, co się tam dokładnie wydarzyło, Tak, to widziałem, że, że materiał o tym nagrał Marcin Myszka, więc można na spokojnie do niego przekierować. Ja go też przesłuchałem, więc on jest jak najbardziej, jak najbardziej mega profesjonalnie zrobiony. Ale tak w takim skrócie, sprawcę ujęto w bezpośrednim pościgu i dobrano mu łup, który był głównym celem jego wyprawy. Zamordowanie nieletniej dziewczynki i chłopca potraktowałem jako konieczność, gdyż znajdowali się oni w mieszkaniu. Mordercą okazał się być mieszkaniec ze stacji przy ulicy Krakowskiej, gdzie mieszkał przecież Ryszard. Sprawca przyznał się do czynu i został skazany na karę śmierci. Kiedy prokurator tej sprawy krakowskiej zapoznał się z bydgoską sprawą, zaczął łączyć kropki. Pierwsza dotyczyła sposobu popełnienia zbrodni. Podobnie jak w krakowskim bunkrze, zbrodniarz najpierw zadał ofiarom uderzenie w tył głowy narzędziem o tępych krawędziach, a potem poderżną gardło. W Krakowie użył cegły, a w Bydgoszczy młotka. Druga informacja związana była z miejscem zamieszkania bandyty. Wynikało z niej, iż był on jednym z sześciu współlokatorów pokoju, w którym mieszkał Ryszard. Był on także przesłuchiwany w sprawie zabójstwa w bunkrze, a jego zeznania obciążały Jerzego. Prokuratora zainteresowało także rysopis skazanego. Jego wzrost był identyczny ze wzrostem wnuczka właściciela stacji, czyli Jerzego. Wtedy. Przypomniał sobie zeznania chłopców, którzy mówili o dwóch wyższych mężczyznach. Postanowił przeprowadzić rozmowę ze kazanem i pojechał do Bydgoszczy, ten jednak nie chciał z nimi rozmawiać, a Tadeusz Rączka, który dokonał tego strasznego bydgoskiego mordu, stał się tak naprawdę tym elementem łączącym wszystkie kropki w tej sprawie. Problemem od początku było założenie, iż, iż był tylko jeden morderca, czyli ten właśnie wnuczek właścicielki stancji. Natomiast najprawdopodobniej sprawców było dwóch. Tadeusz jako sprawca, a Jerzy jako pomocnik. Rzeczywiście tego dnia nie pito alkoholu z ofiarą, a lipacja w Bramie odbyła się dnia poprzedniego. Według tej rodzącej się wizji śledczego, Tadeusz Rączka poszedł na Szubinicę, nie wyjawiając do końca tej tajemnicy, tak? że jakby to jest wszystko, no, to Wszystko, o czym mówię, tak? Ta, ta, ta cała wizja, no to jest tak naprawdę tylko wizja, no bo nie udało się tego w żaden sposób udowodnić, ale jakby te wszystkie kropki, które się łączą, jakby kierują nas do takiej myśli, że rzeczywiście dokładnie tak się mogło wydarzyć. On był tym, który, no myślę, prokuratora zadał śmiertelne ciosy Ryszardowi. W ten sposób okazało się, że w tej początkowo jawnej fantazji chłopca istniało całe clue tej sprawy. Opowiedział on o wydarzeniach, które rzeczywiście rozegrały się pod Wawelem. Przesunął je jednak trochę w czasie. Do bunkra najprawdopodobniej weszli mordercy i ich ofiara. Oni wyszli, a następnego dnia wyniesiono zakrwawionego młodzieńca. Także w umyśle chłopca powstał obraz tego pełzania, tego poderżniętego mężczyzny. Potem funkcjonariusze MO po, po całej sprawie, tak i po, yy, po zabezpieczeniu tego miejsca, a później po wyniesieniu Denata, zadrutowali wejście do bunkra. Także chłopiec widział więc te zadrutowane drzwi. Także wszystko. Wszystko to, co widział w ciągu tych dwóch dni, połączył w jedną fantastyczną obowieść, z którą, w którą tak naprawdę nikt nie mógł uwierzyć, chociaż dawała tak dużo jakby poszlakowego materiału do rozwiązania tej zagadki. Mimo wszystko, nic dalej już nie dało się tak naprawdę z tym zrobić. Wyrok uniewinniający zapad Tadeusz Rączka skazany na karę śmierci zabrał tą tajemnicę do grobu. Także pff, może rzeczywiście nie miał tak naprawdę z tą sprawą nic wspólnego. Ciężko to teraz. Powiedzieć i tak naprawdę ta sprawa cała opiera się tylko i wyłącznie na domysłach. Jednak, tak naprawdę te, te kropki tak wyjątkowo mocno się łączą, szczególnie że, że ta Rączka był jednym z, z osób, która była współlokatorami Ryszarda, tak, i była jedną z tych osób, która, która świadczyła o tym, że pili razem alkohol i skazywała na Jerzego. A jednak okazało się, że rzeczywiście to nie był ten dzień. Co ciekawe, wskazanie mężczyzny nastąpiło między innymi przez zeznania skazańców, w którym to który powiedział to, że ta, Tadeusz Rączka zjeżył mi się w celi, że rodzeństwo zabił sam. Zamiar dokonania kradzieży zrodził się u niego w tym czasie, kiedy przybywał jeszcze w krakowskim więzieniu. Czyli jakby cały czas to, to połączenie kraków, kraków bydgoszcz jest, jest istotne. Także za dużo rzeczy tak naprawdę tu się łączy, żeby totalnie o tym zapominać. Koniec końców, niestety, sprawa nie została rozwiązana. Sprawcy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Ale jak mówię, no, no jest kilka tutaj znaków zapytania, które mogą mogą gdzieś tam w naszej głowie się przerodzić w jakieś tam mniejsze lub większe hipotezy. No, sprawa rączki, ta bydgoska sprawa, to taka jedna jedna z najbardziej chyba znanych bydgoskich spraw, nie, takich, która faktycznie w tamtych czasach wstrząsnęła miastem, nie? bo nawet kojarzę zdjęcia z um, pogrzebu ofiar, te, tak, ja, te, tak. ja tam dzieci. nawet dzieci, je... to, 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 to... To faktycznie to było wydarzenie wielkie w mieście, nie? Ta, tam to były wstrząsne... gratulacje dla, dla milicjantów. Normalnie ludzie zgłaszali, jakby tak, dawali im piątki, no bo oni tam złapali tego mordercę dosyć szybko, bo on mhm. tak naprawdę w ciągu kilku godzin od tak, samego on morderstwa. został złapany w kotomierzu chyba, czy gdzieś na stacji kolejowej? Na stacji czy coś kolejowej, wzdłuż torów chyba szat. Tak, I tam został są, utrzymany. Są... Kolejarze go chyba rozpoznali. Wiem, że, bo kiedyś czytałem na ten temat i są chyba rozbieżności co do stacji konkretnych, w której zostało, bo on się ukrywał w jakiejś takiej nastawni kolejowej, czy w czymś takim, w jakimś hmm. takim budynku kolejowym, gdzieś tam, chyba pod Bydgoszczą w Kotomierzu, gdzieś tam w tamtych rejonach, w, właśnie gdzieś go, gdzieś go tam znaleziono I, i, i faktycznie to była jedna z takich, jest to jedna z takich najbardziej znanych bydgoskich spraw. Ale tej krakowskiej nie Wiesz nie, nie co, ja nie tak, tak naprawdę, jak przejrzałem w prawie wszystkie źródła związane z tą sprawą Tadeusz Rączki, to tam nigdy tego połączenia z tą sprawą, yy, sprawą krakowską nie było. Tak? Jakby kwestia, kwestia tego, tych podejrzeń, tych domysłów, że jednak Tadeusz Rączka gdzieś tam był istotny w tej sprawie krakowskiej, no to jest kwestia yy, prokuratora mhm. moje Pilecki, prokurator Pilecki, nie wiem, może będę musiał się poprawić z tym nazwiskiem, ale coś mniej więcej w tym stylu. I to było tak naprawdę tylko jego, tam, jego przeczucie, tak, który on prowadził sprawę i on jakby chciał, chciał, chciał ją rozwiązać do końca. No ale jest to no, wysoce prawdopodobne, nie? że, że no wiadomo, że jakby z dużą dozą prawdopodobieństwa zabójcą. Tego chłopaka z Krakowa był ktoś z jego współlokatorów, tak? Który mhm. prawdopodobnie widział, że ma on drogi zegarek. Tak, i, Szczególnie, że ten, i, to jakby i pasuje ten modus operandi, i tak, rabunek tak, tak. też pasuje, no bo tu też był jakby motyw rabunkowy tak, w tej bydgoskiej sprawie. No tak. więc, więc, więc no byłby to bardzo duży zbieg okoliczności, no. nie? No, ciebie bardzo, bardzo, bardzo ciekawy ten, bardzo ciekawa historia, no i no nigdy się pewnie nie dowiemy, chociaż pewnie w dzisiejszych czasach, jeśli zostały zabezpieczone jakieś, jakieś ślady, ale pewnie już nie ma tego, tak, to, no to dałoby się przeprowadzić jakieś badania genetyczne, tak? No. W Stanach jest to. Fascynujące, że wracają do jakichś spraw z lat 60. I, i okazuje się, że, że można porównać materiał genetyczny, tak jak się rozwiązała ostatnio historia chłopca z pudełka. Czy, czy w chłopiec z pudełka, z tego co kojarzę, jestem prawie w 99% pewny. To 1957 rok też, nie wiem czy on nie został odnaleziony wtedy? Możliwe. 1957 no, możliwe. rok. Więc to, więc to, czy sprawa tego, tego gościa z Australii, co tam został znaleziony na plaży i też ustalono jego tożsamość, nie? Tego, tak zwana sprawa tamam nie? I, i, I pewnie gdyby może lepiej zabezpieczać te, te i dowody zbrodni, i jakieś tam ślady na miejscu zbrodni, w, w takich sytuacjach też można by było w Polsce wracać do tego typu spraw i, i je rozwiązywać tak po latach, ale pewnie, pewnie wtedy to nie było takie. No nie przykładano do tego aż takiej wagi, nie? No jakby nie było takiej świadomości, że, że, że faktycznie może to aż tak gdzieś być, być takie. No to, 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 się, to się bardzo mocno czystę, jak to, bo też często jest prezentowane to w jakichś filmach, tak? Czyli ci wiesz, detektywi przychodzący wiesz, swoją romnia i tam tak rozglądający się, co tam w tym miejscu jest gdzieś te, no, no, te tak. pety, rzucając, rzucając dookoła. Więc... no ale wiesz no nawet sprawa Jaroszewiczów gdzie przez całymi latami jednym z głównych dowodów tajemniczych dowodów w sprawie był niedopałek papierosa który okazał się należeć do jednego z techników nie? który się nie przyznał po prostu że ten. więc więc no to stare jak stary jak świat chociaż teraz mam nadzieję że jest to już jest to już trochę no trochę bardziej profesjonalne, nawet przy jakichś takich lajtowych tematach, nie? To, to z tego, co rozmawiałem z ludźmi, z, którzy się tym zajmują, tak? To, to nawet przy, nie wiem, coś, co wygląda na wypadek, tak? Są, technicy zachowują się tak, jakby byli na miejscu zbrodni, nie? Że, że, że no po prostu nie ma fuszery, nie? Już takiej no i dobrze, no i dobrze. Ale sprawa bardzo, bardzo ciekawa i no Bydgoskie połączenie z, z Bydgoskim tematem, więc, więc bardzo interesujące. Więc zawsze zawsze plusik za to jest. Zawsze, zawsze idzie. Tak, nie, no Bydgoskie historie jest jeszcze ich, ich trochę, więc, więc pewnie Bydgoszcz jeszcze, jeszcze powróci na pewno. Ale, ale sprawa Rączki to jest jedna z takich, z takich najbardziej chyba znanych bydgoskich spraw tych takich zwłaszcza tych PRL-owskich, nie? To tak, to, 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 to na pewno. Dobra, to co? No to w takim razie e, do następnego i trzymajcie się tam. E, uważajcie na, na smok, nie, z, nie uduście się i, i bądźcie zdrowi. Do następnego. Cześć. Podziękowania dla patronów. Nasz podcast powstaje przy wsparciu naszych niezawodnych patronek i patronów, więc chcielibyśmy im bardzo podziękować. Specjalne podziękowania, specjalne kudosy należą się Kendiemu, Monice Szałek, Monice Wróż, Paulinie Zieleń, Monice Kołacińskiej, Karinie Mróz, Marcie Sink, Annie Grajewskiej, Pawłowi Wojtaszakowi, Annie Polak, Annie Hardin, Skwierczykowi, Ali Rose, Sandrze Staszewskiej, Monice Rogalskiej, Basi Michajdzie oraz Asi Szwałek. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Was. Do następnego. Cześć.